Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym livestreamie na napisach końcowych, a jednocześnie specjalnym livestreamie, ponieważ jest to ostatni livestream, w którym spotykamy się, prawdopodobnie ostatni livestream, w którym spotykamy się w tym gronie, bo niczego nie wykluczamy, ale jeśli część z Was śledziła może facebookową stronę napisów albo mój kanał YouTube'owy, no to pewnie wie, że ogłosiłem oficjalnie moje odejście z kanału. W związku z tym, no dzisiaj jest taka fajna okazja, żeby sobie po raz ostatni podpowiadać na pytania i pogadać o różnych rzeczach, a jednocześnie też może pomówić tak o tych wszystkich rzeczach, które pytaliście też przy okazji mojego filmu, czy posta na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Więc może tak odnieśmy się najpierw do tych, najpierw odnośnie samego jeszcze naszego streamu. Jeśli chodzi o pytanka, to już padło ich naprawdę bardzo dużo, więc z racji tego, że jest 35 po, to ustalmy, że powiedzmy 45 po, czyli za 15-20 zamykamy jakby pytania, bo będziemy mieli tak dużo, że na nie nie odpowiemy, więc ostatni moment, żeby zadawać pytankę, jeśli macie ochotę. Jeśli kiedykolwiek chcieliście o coś zapytać, no to tak, teraz albo nigdy. Tematyka jest dowolna, możecie pytać zarówno, nie wiem, rzeczy popkulturowe, jak i niekoniecznie, jak i tutaj kwestie napisów i tak dalej, co tam tylko chcecie. To ostatni stream, więc nie będziemy się gryźć w język, nie? Więc tak. to też dobry moment. Dokładnie, jak powiemy coś głupiego, to już nie wszyscy z nas będą się potem mierzyć z konsekwencjami. Radek i Oskar z tym zostaną. będzie gościnny odcinek, będziesz na gościnne odcinki wpadał, żeby się tłumaczyć rzeczy, nie? Wszystkich tych, których mnóstwo szmrody i gówna narobiłeś. Nie, mówienie ostatnich dwóch odcinków Boba Fetta od tego. No tak co miesiąc będzie specjalny odcinek z Łukaszem, który się tylko tłumaczy rzeczy. Przyjdzie wytłumaczyć rzeczy po prostu. No tak, to wracając jeszcze na moment do tych organizacyjnych rzeczy, bo to miało być na start, to właśnie chciałem wspomnieć o paru rzeczach, których nie wspomniałem w moim materiale, a odnośnie, które pytaliście też przy okazji tych, czy to materiału, czy postów na Facebooku. No tak jak wspomniałem, no postanowiłem, że odejdę z napisów głównie ze względu na to, że no działaliśmy 3 lata, myślę, że to jest taki dobry okres, żeby coś zmienić po prostu w swojej działalności i wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Natomiast pytaliście, co z Martą, bo Marta też się pojawiała ostatnimi czasy rzadziej i masa osób pytała, czy to jest, czy w takim razie też odchodzi, czy nie, czy będzie się jeszcze pojawiać, czy nie. Więc z racji tego, że Marta jest z nami, no to myślę, że to jest dobry moment, żeby tutaj Marta powiedziała, jak widzi tutaj swoją przyszłość. No, ja chcę powiedzieć, że 3 lata to wystarczająco dużo, żeby tutaj powołać na świat dziecko i wypuścić je samopas w świat. Niech teraz sam już sobie radzi, ile można. No ale to tak chyba, nie wiem, u sów albo... Gdzie u sów, to po roku już by wyfruwało z gniazda, nie? Więc i tak, 3 lata, bardzo dużo. Generalnie zdziwiła mnie ta fala pytań pod twoim materiałem, bo tak jakby w ostatnie miesiące pokazały, jak bardzo często się tu pojawiam i wtedy jakoś nikt nie pytał. Więc tak naprawdę niewiele się zmieni, bo to nie tak, że będę o wiele rzadziej i to nie tak, że nie ma szans, bym kiedykolwiek się pojawiła, tak myślę. Więc o ile tylko będzie temat, na który bardzo chcę pogadać, to ja zawsze chętnie wpadnę, zakładając, że będzie miejsce. Tak więc ja myślę, że no, szanse jakieś są, tak? Zależy jak szybko, nie wiem, będzie omówienie twórczości Jasona Derulo albo coś o bubach, albo... Generalnie coś na jakiś temat, który nie był jednym z tych ostatnio wałkowanych tematów, które, no nie ukrywam, przez właśnie te parę lat mówienia o nich dużo, czytania o nich dużo, to mnie się po prostu super przejadły, no a że jednak, no, core oczekiwań widzów dotyczy właśnie tych tematów, no to wiadomo, że to ciężko nagle zmienić jakoś drastycznie, powiedzmy, ten profil i to jeszcze idąc w kierunku tematów super niszowych i jakichś takich... nazwijmy to od przypadku do przypadku, nie? Cieszy mnie bardzo, że o horrorach będziemy sobie dalej rozmawiać na twoim kanale, więc to zawsze była ta seria, którą najbardziej lubiłam z tych, które robiliśmy, więc no to nie ucieknie. A mała szansa, żeby, nie wiem, bardzo mi się chciał gadać o przyszłości Spidermana czy coś w najbliższym czasie. No to w moim przypadku jest troszkę podobnie, jeśli chodzi no właśnie o pytania, czy jeszcze będziemy coś razem nagrywać, czy nie. Jakby wszystko będzie zależało od chłopaków, od Skara i Radka. Jeśli pojawi się jakby propozycja, no to czemu nie, nie? Wydaje mi się, że kurczę, wiecie, to zawsze był pewien problem i w momencie, w którym byłem i w napisach i robiłem jakieś swoje rzeczy,
w momencie, gdy na przykład pojawia się jakiś film, typu, nie wiem, jakiś film o MCU, nie? I robiłem materiał na swój kanał, bo no, lubiłem zwykle je robić, a potem na przykład pojawia się, pojawia się dyskusja na napisach. No i koniec końców musiałem mówić to samo, generalnie, no bo taka była konwencja. Wydaje mi się, że w momencie, w którym na przykład nagram swój materiał i okaże się, że to jest kompletnie inna opinia niż, nie wiem, to, co Radek i Oskar myślą na temat filmu, no to wtedy myślę, że będzie świetna okazja, żeby się spotkać i faktycznie pogadać o tym filmie. A w momencie, w którym się zgadzamy, czy mamy to samo zdanie, no to już tak nie do końca, nie? No generalnie, jeśli chodzi o wszystko, co związane z napisami, naszym pojawianiem się i tak dalej, no będzie tutaj zależało od chłopaków, ale no my z naszej strony no, nie mamy żadnych nic przeciwko, żeby... Będziemy mieć teraz wreszcie taki status Adama, gdzie ludzie będą pisać pod jakimś materiałem, a dlaczego nie ma Łukasza, dlaczego nie ma Marty, bo coś tam. I wy będziecie musieli się tłumaczyć, więc super. Nie, no będzie dobrze, że nie ma Łukasza, bym narzekał. No. Nie, na 100% do ludzi, którzy nie dostaną memo, zawsze tak jest. Zawsze tak jest i będzie już. Czemu tak długo Łukasza nie ma? O co chodzi? No, warte podkreślenia jest to, że no to też nie jest tak, że my tutaj się we czwórkę jakoś rozstajemy i nie będziemy ze sobą trzymać kontaktu, bo wręcz przeciwnie, jakby to się nie zmieni zupełnie. Więc... Dalej mamy konwersację toksyczna czwórka z Telmacha. Trzeba zmienić jej nazwę, bo już niestety to ale musimy chyba poczekać, aż tu widzowie po prostu rzucą jakimś takim się pojawi, no. Określeniem, które się przyklei. Aczkolwiek w tym miejscu chciałem zauważyć, że współpracowaliśmy ze sobą przez 3 lata, także realizując jakieś tam współprace reklamowe, czy bardzo często, wiecie, w ekstremalnych warunkach, kiedy trzeba było coś obejrzeć, natychmiast iść do domu i nagrać i tak dalej. I się nie pozabijaliśmy, ani się nie znienawidziliśmy i jest okej, okay, więc myślę, że to jest godne tutaj podziwu. Nie pamiętam ani jednej, nie wiem, kłótni na tym kanale, jakiejś takiej w kwestii tego kanału, w kwestii... Bo oczywiście spieraliśmy o tym, czy dany film jest chujowy, czy to ma sens, że coś powstaje, albo czy dana praktyka, studia jest dobra. To normalne, że bardzo często mieliśmy spory, bo na tym polegał ten kanał, żebyśmy pewne rzeczy przegadywali i gadali tutaj. Ale jeżeli chodzi o samo prowadzenie, materiały, nie wiem, montowanie, współpracę, wszystko, co jest związane z tym kanałem, to nie pamiętam, żebyśmy się kiedykolwiek o cokolwiek pokłócili w tej kwestii. Chyba nawet spierali, nie? Raczej no. Generalnie wszystko było super zgodnie zawsze. To jest najgorsze, bo wiesz, bo nie ma żadnej dramy, nie? Wszyscy oczekiwali, że tutaj się, wiesz, tak rozejście i te, no tutaj zupełnie nie, bo mówię, tylko rozparcerowaliśmy pewne rzeczy, nie? Bo i te ikony, tak jak Łukasz mówił, będą u Łukasza, będziemy dalej nagrywać razem, nie? I komentarze będziecie u mnie na pewno pojawiać, bo mamy Spider-Mana do zrobienia i jeszcze kupę różnych rzeczy. Kupę Spider-Mana do zrobienia. Nie, nawet sobie nie myślcie. Tego będzie więcej, więc tyle, nie? No. Tutaj mówię, to dzień jak co dzień, to się znowu widzimy i znowu gadamy. Właśnie, tak jak mówię, no, pewien rodzaj treści jakby nam się troszkę powtarzał i wiadomo, że no, dyskusja w większym gronie to zawsze co innego niż robienie materiału, ale jakby sama tematyka się powtarzała. Natomiast no, było parę takich rzeczy, które się nie powtarzały, nie? Typu, no właśnie ikony horroru, nie? No, jakieś takie długie faktycznie omówienia tych horrorów. No to... Ten wspaniały odcinek, gdzie omawiamy wszystkie reality show z fryzjerami. No właśnie... Mam nadzieję, że będzie na to miejsce na twoim kanale. No tak, no tak jak mówiłem, o ikonach horroru nie mówiłem u siebie, to może też wspomnę o tym, że no, plan jest taki, żeby po prostu kontynuować to dalej u mnie. Te odcinki, które już nagraliśmy, one zostaną na kanale napisów, ale myślę, że też jest przy okazji, je przykopiuję też do siebie tak, żeby no, nie zaginęły nigdy. I po prostu myślę, że ikony wypączkują po prostu sobie jako osobny podcast, który będzie się tam pojawiał okazjonalnie i no będzie sobie żył własnym życiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, no właśnie te wszystkie dziwne dyskusje, które toczyliśmy albo na Q&A, albo w formie jakichś takich okazjonalnych odcinków, albo ostatnio przy okazji tego sylwestrowego czy noworocznego w zasadzie streama. Ja bym chciał jeszcze jakoś też kontynuować i nie wiem, czy to też w formie podcastu, wydaje mi się, że też chyba najlepiej, jakby to było coś w tym stylu, ale wydaje mi się, że taka osobne poletko do tego typu rzeczy by się przydało, więc to nie zginie na pewno, nie? No, natomiast też myślę, że nie wiem, czy napisy to nie zrobi lepiej, jak tego typu tematy jednak pójdą sobie osobno, a napisy się będą skupiać jednak bardziej na kulturze. Bo umówmy się, bardzo często był taki dysonans między ludźmi, którzy faktycznie chcieli, wiecie, przyjść po schodzie o Spider-Manie, a dostawali w twarz, nie wiem, omówieniem programów o fryzjerach, nie? Więc
myślę, że na pewno to zrobi lepiej dla potencjalnych tutaj widzów i wiecie, nowych odwiedzających kanał. Czy... Myślę, że musimy znaleźć sobie to miejsce, gdzie widzowie będą chcieli omówienie reality show o fryzjerach. Gdzie wszystkie pięć osób. Zwłaszcza, że znaleźliśmy teraz weekend nowe, wspaniałe reality show. Ja się nie mogę doczekać, że o nim gdzieś opowiemy. O tak, dokładnie. No, więc o coś pomyślimy. No, jakoś to będzie kontynuowane. Jeszcze a propos, ktoś pytał jeszcze o Boba Fetta, czy będziemy kontynuować? No, będziemy kontynuować obejrzałem ten ostatni odcinek i teraz mogę powiedzieć w sumie troszkę pół serio, że no, wrócimy do omawiania Boba Fetta, jak pojawi się nowy odcinek Księgi Boba Fetta, bo to, co ostatnio zostało wyemitowane z Disney Plus, to nie był odcinek Księgi Boba Fetta, to był pierwszy odcinek nowego sezonu The Mandalorian. Ale no tak na serio, no to jakby obsługa wynika z tego, że po prostu miałem zajęty weekend cały, więc to jest moja wina, natomiast no kolejne odcinki będą, myślę, planowo i chętnie dokończę, tak już zaczęliśmy. No. Okej, dobra, słuchajcie, to tak, jeśli będą jakieś pytanka jeszcze konkretnie o tutaj kwestie, nie wiem, napisów, czy przyszłości, czy przeszłości i tak dalej, no to oczywiście będziemy na nie odpowiadać i myślę, że lecimy z tymi pytankami, bo nie ma czasu. Czas na nowe pytania minął, więc jak ktoś nie zadał, to trudno. Dobra, zacznijmy od superchatu, bo jest ich mniej, więc tak, podziękujemy najpierw Patrykowi Budakowi za superchat bez żadnego komentarza i też Szymonowi Jaworskiemu za superchat już z komentarzem. O treści. Już nie będzie Łukasza Stelmacha w napisach końcowych. Pożegnanie Łukasza z napisami. Fenomen socjologiczny, przecież my dzięki tym podcastom żyliśmy życiem zastępczym. Znaczy... Bardzo ładnie powiedziane. Dziękuję bardzo Szymonowi. Hej. Dobra. I Martyna Morgan. Nawet jeśli na napisach końcowych będzie pojawiało się teraz mniej materiałów, to wiedzcie, że wspieram z całego serca projekt Spalmy To i życzę Wam wszystkim powodzenia przy nadchodzących projektach. Kocham Was. Dziękujemy bardzo i jeśli już Martyna coś do nas pisze, to przypomnę jeszcze, że nasz ambitny plan, żeby kiedyś przejść mapę w Red Deadzie, gadając o pierdołach, wciąż jest jakby, nie porzuciliśmy go wcale. Wiem, że Martyna czeka pewnie, więc tak, przypomnę jeszcze o tym. No dobra, i widzę, że wpadł jeszcze super chat od Piotra Kubisiaka, też bez komentarza. Dziękujemy bardzo. A jest pytanie. Już pojawił się komentarz od Piotra. O. Widocznie ci się nie załadowało, jeszcze nie czytałeś. Dobra. Tak. No dobra, dawno mi tu nie było, ale złapałem się na pożegnanie. Łukasz, Marta, dzięki za fajne 3 lata z napisami w pełnym składzie. No, my również dziękujemy, to będziemy na pewno miło wspominać te 3 lata. I dobra. W ogóle najpierw mamy bardzo taki słodko-gorzki komentarz, bo Lechusan wysłał ten tip jeszcze zanim nagrałem film i zanim tutaj doszło do ogłoszenia. Przyznam w całości. Drodzy moi, na 3. urodziny kanału życzę Wam, żeby rozwijał się on w zdrowiu i ku radości widzów. To oczywiście się nie zmieni. Trzymam kciuki, że się dalej będzie rozwijał faktycznie w zdrowiu i radości widzów. Niech Wam nigdy nie zabraknie tematów do rozmów, a świat filmów i seriali niech Was zaskakuje zawsze pozytywnie. Pozdrowienia od starego fana. Oczywiście dziękujemy bardzo. I jakby w sumie wciąż pozostaje to, myślę, te życzenia pozostają na miejscu, czy to tutaj w grupie, czy indywidualnie. Więc dziękujemy bardzo. No i dobra, możemy teraz przejść do standardowych pytań, jakie się zwykle pojawiały na Q&A i tak dalej. Aleks Sapek, czy macie jakieś dania i napoje, gdzie lubicie jedną rzecz, ale tylko jeśli w zestawie jest druga? Na przykład nie potrafiłem jeść samego omletu, jeśli nie było na nim bekonu. Albo woda z cytryną, limonkę dam tylko jeśli będzie tam cytryna. A propos wody, ja też nie umiem napić się wody po prostu, muszę tam rzucić lodu albo najlepiej jeszcze cytryny i wtedy jest super, ale samą nie bardzo. To ja lubię samą wodę. Samą wodę. Samą wodę jest przepyszna. Jak coś tam w flumfy jakieś latają z cytryny albo coś w stylu, to... Albo jeszcze mięty. Tak samo herbata też. Herbata bez cukru, cytryny, jakichś innych pierdół, które pływają. A w rzeczy w zestawie to shake z frytkami. Do maczania. Najlepsze jedzenie na świecie. Jak ten tłuszczyk z tym słodyczą shake'a, to jest po prostu mistrzostwo świata. Najlepsza rzecz, szczególnie na kaca albo przed kacem. W tym stanie to jest najlepsza rzecz, jak gdzieś tak wiesz, pierwsza, druga w nocy, gdzieś złapiesz McDonalda, który jest długo otwarty i o, cudo. Jak myślę jeszcze o tym, to przychodzi mi na myśl kiełbasa. Nie jestem w stanie zjeść kiełbasy, nie wiem, czy smażonej, czy pieczonej, czy jakiejkolwiek innej bez musztardy. Ewentualnie, no jeśli jest to biała kiełbasa, to bez chrzanu.
To w temacie kiełbasy zawsze jak było tak, że nie wiem, było jakieś ognisko i żeby było sobie najpierw upiec tę kiełbasę, to ja nigdy nie rozumiałam, jak ktoś nie brał też chleba, bo dla mnie idealnie to było sobie nadzieć na ten patyk, trochę chleba, kiełbasę i znowu trochę chleba. A sama kiełbasa to totalnie bez sensu, kiedy możesz zjeść też chleb z ogniska. Ja nie lubiłem nigdy jeść chleba do niczego. Pamiętam, że zazwyczaj jak były wiecie, jakieś uroczyste obiady typu, nie wiem, wielkanocny albo, nie wiem, albo śniadanie wielkanocne, albo coś takiego, czy nie wiem, wigilia i tak dalej, zwykle stał chleb. I jedyną osobą, która w moim tutaj rodzinnym domu brała ten chleb, był ojciec. Nikt inny nie brał nigdy chleba, bo chleb mi się zawsze kojarzył z takim zapychaniem się po prostu. Tak. Po co, jak masz, coś masz stół zostawiony, nie wiem, jedzeniem, jakimiś mięsami, kotletami, jakimiś sałatkami i tak dalej, po co brać ten chleb, który sam w sobie nie smakuje niczym? Nie smakuje chlebem. Zapychasz po prostu się tym chlebem i wtedy nie masz miejsca na te dobre rzeczy. Więc nie wiem, to tak odwrotnie zupełnie, jeśli chodzi o to pytanie. To ja nie rozumiem jedzenia rzeczy z chlebem. Nie, no, chleb jest super, kurczę, jak z taką sałatkę na przykład z chlebem, taką tą jarzynową i wtedy sobie nakładzisz no taką piaść na chlebek. Nie no, ale jak tak z chlebkiem, to lepiej wchodzi, nie wiem, tak jakieś dobre połączenie. Oskar nie je chleba. Ja jem tylko jeden rodzaj chleba. Ponieważ mieszkam w Warszawie, to jem bardzo rzadko chleb. No. Ty musisz przywozić z domu, nie? A żebyś wiedział, jak jeszcze, jak każdy raz jak wpadam do domu. Ale ja wiem. Albo mama mówi, o, odwiedzę was w weekend. Okej. Okay. Ale weź chleb, dużo chleba. Nie dużo, to nie może być dużo, to musi być ten jeden bochenek wypieczony tego dnia, już następnego dnia. Nie mrozisz ani nic takiego, nie? Musi nie, być zawsze. To musi być ten dzień, inaczej to traci wszystkie swoje walory. A jeśli w ogóle coś mi dała pandemia, to dała mi to, że nauczyłem się mrozić chleb i w ogóle pieczywo i się okazało, że to jest najlepsza opcja ever, bo... Nie wiem, jak mógłbyś całe życie przeżyć nie robiąc tego. Nie, właśnie... W sensie, jeśli masz więcej, nie masz, nie wiem, domowników, którzy stanowią 10 osób, to jakby zawsze byście tak to jadło stary chleb, nie wiem, u niemrożenie chleba było w domu zawsze. No, i że wyciągało się przed dniem tyle, ile planujemy zjeść. No i to ma sens. Znaczy, okej, rozumiem, że trochę jakby oddajesz tę możliwość, że możesz sobie po prostu, jak jesteś głodna, nagle wziąć chleb. Wyjąć i rozmrozi się jakby. No, czekaj, kromka chleba rozmraża się bardzo szybko. Nie, więc... no trzeba czekać po czasu. No ale mogę zjeść coś innego, ale w to miejsce wolę poczekać, ale faktycznie zjeść potem taką kromkę, która smakuje normalnie, bo jak pamiętam, właśnie u mnie w domu po prostu się kupowało chleb i tego pierwszego dnia, kiedy się ten chleb kupiło, on był jeszcze okej, ale no drugiego nie, czy tam trzeciego dnia, jak zostawał, no to już był nie do jedzenia, nie? Więc... Pewnie musieliście jeść i póki nie zjedliście, to nie było nowego. No tak. No ja w Warszawie jem tak mało chleba, że generalnie nie mam potrzeby mrozić. Generalnie jak już to kupujemy, tosty takie, jak to się nazywa, pełnoziarniste, tostowe, takie sobie zawijasz w to i to może stać w tym worku, wiesz, jak coś to trzeba, to możesz sobie to w tosterze sobie i masz gorące i tyle. O, to jeszcze co do rzeczy, których ja faktycznie nie lubię tak bez czegoś. Ja generalnie nie lubię ziemniaków tak za bardzo i nie lubię samych ziemniaków, nawet jeśli mają formę, nie wiem, frytek czy czegoś bardziej fancy, więc ziemniaki są akceptowalne jedynie jeśli to jest ten mały dodatek leżący obok czegoś, co jest faktycznie dobre i wtedy mogę zjeść, ale generalnie ziemniaki mech. No ja mam też taką traumę z dzieciństwa w postaci ziemniaków z wody, które są takie, więc jak ja robię ziemniaki, zawsze staram się je podsmażyć albo zrobić pieczone, albo coś, żeby smakowały jakoś, nie były po prostu białkiem i niczym więcej, skrobią. To węglowodany. To są cukry, nie? No, tak, no, to tak, węglowodany, to nie skrobią, białko. Czy nie wiem, czy będzie białkiem, czy będzie skrobią. Dlatego, że myślałeś o tym, że są białe, ale no, to tak nie działa. Są żółte, nie białe. No, okay. No zależy, są i białe i żółte, nie? Są dwa gatunki. W każdym razie takie zwykłe ziemniaki z wody, mech. Ale już jak taki raz kupiec, zrobisz dobre ziemniaki, takie, które miały takie cienkie plasterki i na to ser i smakowały jak takie bardziej chipsy polane serem niż ziemniaki. No, ale już... potem mam wrażenie, że nigdy więcej ich nie odtworzyłeś no nie, w takiej formie. Zbyt tłuste. No dobra, to myślę, że wyczerpaliśmy temat. Agnieszka Askaj, takie tam tradycyjnie dzielę się ostatnim groszem, czyli styczniowe pozdrowienia od Starej Marudy. Dziękujemy bardzo i też wysyłam pozdrowienia. Aleks Apek, przeczytać tylko jak w Q&A będzie Radek i Oskar. Myślę, że spełniliśmy warunek. No teraz, to przez ciebie wszystko. To przez to pytanie. Sezon drugi Stargirl słaby, szczególnie finał. Mocno spadł też budżet, co widać po CGI. Szkoda, bo zapowiadało się fajnie, odcinek czwarty był fantastyczny. Czy planujecie dokończyć kiedyś? Nie.
Nie, obejrzałem kawałek tego sezonu i trzeci zasiedle o tak fajnego, sympatycznego, świetnie napisanego z serialu, jakim była Stargirl w pierwszym sezonie. Miałem wrażenie, że oglądam Arrow. Po prostu autentycznie miałem wrażenie, że oglądam jakieś Arrow albo Flash albo coś takiego w drugim sezonie. A że nie, że przejdzie na CW, to się nic nie zmieni, bo dalej wszystko tak dalej. Wszystko się tam zmieniło i stwierdziłem, ja nie po to przestałem oglądać te wszystkie CW seriale, żeby znowu je zaczynać oglądać, więc nie. No w ogóle to się rozeszło tak samo jak ten Superman i Lois, którzy już dalej są okej, okay, ale nie chcę się za cholerę oglądać, bo to jest takie wleczenie się i tak właśnie wchodzące w to, w te kolejny CW. Zresztą kurczę, Flash ostatnio dostał teraz 9. sezon, nie? Chcieli z Gastonem Grantem jeszcze podpisać na kilka następnych. Mówię, wow. Tam już wiesz, sama śmierć, nie? W momencie, w którym nawet ten przeciętny Hawkeye, który się pojawia, jest lepszy niż to, co tam było, ale przede wszystkim mamy obok takiego Peacemakera, to ja autentycznie nie mam potrzeby oglądania czegoś takiego, więc nie planuję tego nigdy kończyć. Obejrzałem kawałek i to mi wystarczyło. Ale to, czekaj, jest pytanie tylko, a jak Titans, Radek, wciąż męczysz? Ja nie męczę, ja jestem wielkim fanem Titans. Radek ostatni sezon wszedł jak złoto. No dobra, to lecimy dalej. Paweł P., jak oceniacie film o Punisherze z 2004 i 2008 roku? Ja tylko dodam, że strasznie mi smutno, że pominięto wspaniały film Punisher z 80. Z Dolphem Lundgrenem. No, najlepszy Punisher. Nie, Warzone jest najlepszy. Kocham absolutnie Warzone. No Warzone jest spoko, ale wiesz, że Lexi Aleksander to wyrysowała, żeby tak? na złość w kierunku studia? Znaczy ja słyszałem o różnych tam zatargach To było tak, że ona tego nie chciała robić, ale miała kontrakt ze studiem jeszcze na ten film i musiała go zrobić, więc powiedziała sobie, że zrobi wszystko, wiesz, żeby była beka, żeby była. Wszystkich podkurwić, żeby zrobić to po swojemu, żeby się, wiesz, nie hamować w żadnym względzie, żeby to było dla niej, a nie dla kogoś, dla widzów. I tak wyszedł ten film, no, jest super. Jest, no. Szczerze mówiąc, jak ludzie lubią Bentala jako Punishera, bo tak, bo to jest ten Punisher, ten z głębią, ten z wiadomo serialowy, to jednak to on poza tym krótkim występie w Daredevilu, to on prawie nigdy nie był Punisherem. To zawsze był ten Frank Castle, który coś tam, jak ktoś chciał zobaczyć takiego Punishera... No Bertal był Loganem, a nie no Punisherem właśnie, przede wszystkim. Jak ktoś chciał zobaczyć Punishera, to Ray Stevenson właśnie. Jak chcesz zobaczyć, jak naćpane typy robią parkour, a on ich rozwala, strzelając do nich z rakietnicy, to jest mój absolutnie ulubiony moment w tym Punisherze, to jest właśnie ten Punisher, więc ja... Tak, w ogóle ten, czekaj, kto grał tego Jigsawa w tym filmie? A zapomniałem, jak on się nazywa. Ale no, ale ten typ, który grał Jigsawa, to w ogóle ta cała scena, jak tą twarz stracił, nie? W tym od szkła, to ona jest tak przerysowana na maksa, a później masz te sceny, gdzie on na przykład przy pladze amerykańskiej te pierdoły to gada przez 5 minut, nie? Cudo. Masz ten motyw, jak trzymają na muszce, ten policjant trzyma typa, Frank Castle podchodzi, rozwala mu łeb. Damn it, Frank! Ja uwielbiam Warzone. A tego z Thomasem Jane'em, tak? Nie jestem fanem. A tamto nie, tamto był, wiesz, on był prawie, że PG, jak z kogoś zabijał, to przepraszał. Jak mieli pokazać, że wiesz, że na przykład ten oryginalny Punisher, że tam jego ta rodzina, wiesz, w tym parku zginęła, to wiesz, takie minimalistyczne, straszne, nie, przerażające, to tutaj musieli zrobić Hollywood, wiesz, cała rodzina w powietrze wylatuje, cała wyspa rodziną wyspa jest obłożona, nie? Szaman go ratuje, tak. Potem. Nie, to nie jestem fanem tego filmu. Muszę wrócić do tych Punisherów. Ale Warzone kocham. O, Donnie West grał Punishera, znaczy Jigsawa. To dokończę jeszcze, co Paweł pisał o tych dwóch filmach. Pierwszy to totalny banał. Zakładam, że to jest banał napisane, bo oczywiście Paymedia ocenzurowało to z jakiegoś powodu. Nie, albo bałagan, o, pewnie bałagan. No, okay. Jedno i drugie. Łukowaty humor, tani dramatyzm i okropna rola główna. Thomasa Jane'a, tak? Okay. Z kolei Warzone to po prostu tani akcyjniak z żenującym Jigsawem i jego jeszcze gorszym bratem, jako parodią Hannibala Lectera. Widziałeś Hitlera? Hitler, Hannibal Hitler. To jego brat, Hannibal Hitler. Hitler Lecter. Hannibal Hitler i łowca tych nazistów, wiesz, tam kuzyn Hitlera, który nienawidzi swojej rodziny. Drugi. Nie, on zrobi Hitlera Lectera, który, wiesz, który jest... Zjada jeszcze nazistą, ale jeszcze zjada ludzi, no. Jest taki dystyngowany, no. I Szymon teraz, ciekawe, który z nich wróci w Multiverse of Madness. Hannibal Hitler. Mam nadzieję, że Hannibal Hitler wróci. Obejrzeć to, jak Doktor Strange otwiera portal, nie? I musimy wszystkich do pomocy. Niestety musimy, wiesz, stanąć po tej stronie, żeby dla dobra wszechświata. Musi on nam pomóc i wychodzi Hitler, wiesz, z tego portalu. Nikt by tego nie przepuścił. Ja pierdolę.
Ja muszę kiedyś trzymać tego Punishera, bo nie oglądałem już 100 lat, więc... Warzone to jest... Ja nigdy nie widziałem żadnego Punishera. No, możemy gdzieś to Warzone sobie zobaczyć, jak będziemy potrzebowali czegoś do czegoś głupiego do oglądania o 4 rano. Jeśli będzie bardzo źle, to może. No dobra. Fanerw pisze. Będzie mi ciebie brakować, Łukasz. Dzięki między innymi tobie wkręciłem się mocno w filmy i nauczyłem się tolerancji i wsparcia dla LGBTQ. Oglądam was od 2019 roku i jest to mój pierwszy tip. Czy macie swoje ulubione miejskie internetowe legendy albo creepypasty? Dobrze, że twój internetowy aktywizm w końcu tu przyczynił się do czegoś dobrego. Ej, jeśli udało się jedną osobę tutaj przekonać, że fajnie jest być tolerancyjnym, no to myślę, że warto było. Także miło mi to oczywiście czytać. Natomiast jeśli chodzi o miejskie legendy creepypasty, kurczę, nie pamiętam, jak ona się nazywała. Jest to taka z tym takim nawiedzonym kartridżem z Sonikiem, która była, pamiętam, fajna. Przez to, że to jest tak absurdalne. Ja w ogóle lubię te takie historie, że no, ktoś był na przykład gdzieś tam na jakimś prim targu i jakiś taki szemrany sprzedawca mu wcisnął jakiś kartridż i wow, tam jakiś, jakaś gra, się okazuje, że tak naprawdę to jest inna wersja, która, nie wiem, zawiera jakieś tam zamknięte dusze w tym, coś takiego. To jest zawsze cool. Więc pamiętam, że była taka z Sonikiem i była fajna, ale nie pamiętam teraz, jak się nazywała. Być może ktoś kojarzy. Ja najbardziej lubię tego Polybiusa. Nie, ten do kontroli umysłów, maszyna arkadowa, tutaj do dzisiaj nikt nie umie znaleźć, ale jest, gdzieś istnieje. No, jak zdjęcia tu i tam, nie? Każdy tak, to jest piękna sprawa. Ja pamiętam, generalnie po co nie śledziłam, ale zdarzyło nam się co jakiś czas oglądać omówienia na YouTubie, omówienia tych miejskich legend, powiedzmy. I moja ulubiona to była ta totalnie najgłupsza, czyli to, że ludzie czasem boją się cienia, jak jest ciemno i że to są ludzie z cienia, czy coś w tym stylu. Pamiętasz? Że jak ktoś tam, nie wiem, dopiero co wstał i widzi w przedpokoju zarys własnego płaszcza na wieszaku i myśli, że to jest człowiek i to wyewoluowało do miejskiej legendy i do całej rasy istot, którzy są z cienia, jakby... Pamiętasz taką dziwną historię o tych dziwnych istotach, które miały takie jakby megafony zamiast głów i gdzieś tam... Tak, o, to też było super. Tak, megafony. No. I że tak chodzą takie duże, nie? No, to tak. No, ale ludzie cienie, kurczę. Ja uważam, creepypasty są fajne. Fajnym elementem takim folkloru takiego. Jest ten super beznadziejny film o Slendermanie, gdzie chmury są straszne, więc też jak ktoś lubi bardzo złe rzeczy, to polecam. No, przez to, że w sieci jest pełno... albo krótkometrażowych, albo w ogóle bezmetrażowych filmów o Slendermanie, które są o niebo lepsze, bo nie wiem, dużo lepiej im się udaje uchwycić jakby tutaj ten taki fajny element z tym, że masz tą postać gdzieś tam w tle stoi, się czai czy coś. Dużo lepsze niż chmury poruszające się szybciej niż powinny. No dobra, to lecimy dalej. Siren Head, o. Istota z megafonem, o. No, okej, to możecie sobie zerknąć, bo to jest pojebane. O kurwa, no, ja teraz sobie przypomniałem, ja koniec. Nie, ja nie mogę. Nie. To jest lepszy niż Slenderman, nie? To jest takie dziwne w ogóle. To... no dobra, widzę, że wyspało się na czacie z Siren Headami. Dobra. Paweł P. Czy macie ulubionych polskich wokalistów lub zespoły muzyczne z okresu PRL-u? I co myślicie o ich późniejszej karierze po 89? Fun fact, dopiero po premierze kawałka w aucie Sokoła i Pono dowiedziałem się, że Franek Kimono tak naprawdę Piotr Frączewski. Masowski wiedziałem. Ale myślę, że jeśli potem odkryli Franka Kimono, no to lepiej dla nich, bo zawsze dobrze odkryć takie złoto. Ja powiem szybko, u mnie Andrzej Załucha, bo był mega zajebisty i on przeżył swoje czasy o lata świetlne i nadal nie lata świetlne, bo to nie jest jednostka tego czasu, tylko długości, to jest bez sensu, więc wyprzedzał po prostu bardzo swoje lata. Jak może wyprzedzał ich o dwie długości, to też będzie pasowało, więc może mógłbyś wyprzedzał. Dobra, ale to Załucha, bo on jest cały czas do przodu, jeszcze go nie dogoniliśmy, jak on był znakomity i we wszystkich gatunkach się poruszał, wszystko potrafił zaśpiewać, miał piękny głos. Piękne były teledyski, sobie uwielbiam go przypominać, no tylko ciężko mi mówić o jego karierze po 89 niestety, przez rzeczy, które się wydarzyły, ale to jest geniusz. I teraz w ogóle jego biografię czytam i to, co tam się działo, to są niesamowite rzeczy, dziwne i piękne. Jeśli patrzeć na to, jak sobie radził właśnie w tym przemyśle muzycznym, nie? Czy to blues, czy nie blues, rock, wszystko potrafił zaśpiewać. Zawsze. Załucha najlepszy.
Pamiętam, że w napisach już mówiliśmy o jednym zespole, który Kombi. Zaczął karierę w PRL-u i też mówiliśmy o ich karierze po 89. Tak, dochodzi oczywiście o zespół Kombi Sławomira Łosowskiego, i który został reaktywowany zresztą też po 89 roku, ale też powstał jego chujowy spin-off. Kombi. Który jest chujowy, ale chujowy. Ale ostatnio czytałem właśnie, że jak Łosowski zorientował się, że jest jakiś popyt na to, żeby Kombi wróciło, jego Kombi, no to najpierw założył zespół, który nazwał Łosowski, potem nazwał go Łosowski Kombi, a potem wrócił do nazwy Kombi po prostu, więc tak małymi kroczkami. No więc, ale Kombi jest super, szczególnie właśnie te kawałki, szczególnie, no bo oni nagrywali też nowe utwory, ale no, te kawałki z lat 80. są najlepsze. No a poza Kombi, no to ja bardzo lubię Skaldów. To jest mój taki zespół, który odkryłem na nowo, jak byłem już starszy, ale wiem, że mój ojciec go słuchał. Ale wtedy byłem młody, więc uważałem, że wszystko, czego słuchają moi rodzice, jest słabe. No a później zmądrzałem i uważam, że płyta cała Jesteś w skowronkach to jedna z lepszych płyt, jakie w ogóle słyszałem w życiu i polecam gorąco. No a to samo, co Radek mówił o Andrzeju Zausze, mógłbym powiedzieć też o Marku Grechucie, którego też bardzo zawsze lubiłem. Czy z jakimkolwiek zespołem, czy solowo, no geniusz też. Dobrze, tylko to, że z Zauchą nawet właśnie ktoś miał Gumisie, nie? To nawet tam jest taka gra głosem i w ogóle to jest tak perfekcyjny utwór, nie wiesz, Gumisie, abrakadabra, czary i magia, sekretem jest przepis na Gumisiowy sok. To jest, o matko, jak możesz takie rzeczy głosem robić? Loku pisze, że ostatnio słucham nowego albumu Kombi i nadal daje radę. Brzmią totalnie jak w latach 80. nadal. No bo Kombi zawsze robiły te klawisze. No jak odejmiesz te klawisze, to zostaje ci właśnie Skawiński, te jego główne kawałki. No z klawiszami to jak Tron trochę, nie? Coś takiego, wiesz, Daft Punk. No ale te klawisze zawsze robiły robotę i jak się wróci do tych kawałków z lat 80., no to widać ile to robiło, jaką to robiło różnicę. No nie wiem, czy Marta i Oskar mają ulubione zespoły albo wykonawców w PRL-u. No nie, no Pitbull wtedy nie tworzył, chyba to nie bardzo. No, prawda. Nie, no to jest bardzo wąski tutaj, że tak powiem, zakres czasu i miejsca, a ja tak słucham muzyki od wielu, wielu lat, już tak tylko od przypadku do przypadku. No, więc generalnie nie mam ulubionego zespołu w ogóle pewnie w tym momencie. O, i wczesny Krawczyk jeszcze, jak parostatek i te rzeczy. I jeszcze jak w zespole był Truba Duży, no. Boże, Trubadurzy i Skaldowie. To ja wolę Bardów. Nie, do Trubadura mnie nie przypadałem jakoś bardzo, ale Skaldowie już tak. No. No dobra, to lecimy w takim razie dalej. Dank. Dziękuję bardzo również. Co myślicie o fantazy w następnych latach? W nawiasie seriale gry. W tym roku dostaniemy 3 duże seriale. Lord of the Rings, ale to się nazywa Rings of Power, nie? Ale chyba nazywa się Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy. Tak, tak, tak. Jest to, żeby kojarzyć, więc tak. Jest ale uwielbiam ten tytuł Rings of Power, bo to jest po prostu tak, jakbyś gdzieś na bazarze znalazł, wiesz, figurkę taką butlegową, udającą coś z Władcy Pierścieni i wiesz, ten taki slapnąć tytuł. Rings of Power. Ale wiesz, że totalnie to jest... Ale wiecie, że zdecydowanie dlatego, że Bezos on jest wielkim fanem Władcy Pierścieni, licencję sobie załatwił, bo on może każdą licencję, jak ktoś lubi, to sobie wszystko załatwi. I wiesz, że on to wymyślił, nie? Że taka nazwa będzie. I nikt mu nie powiedział, bo wiesz, że nie powiesz mu, że może jednak nie, dobra, zostawiamy, róbcie logo, nie? I później ludzie patrzą, okej. Okay. Rings of Power, Kapitan Planeta nowy. To jest House of the Dragon, tak? To jest to gry o Tron, tak. No to jedyne moje zainteresowanie związane z tym serialem jest takie, że no Matt Smith tam gra główną rolę, więc no... Ale pewnie taki będę oglądał. Czekam totalnie tak jak na ten, jak na spin-off do Wiedźmina. No i Witcher właśnie, Blood Origin, tak? Tak, tak. Bo to jest jedyne, pisze. To ja mogę powiedzieć jako... jeśli chodzi o fantasy, to w tym roku już wychodzi najlepszy serial fantasy, nazywa się Legends of Vox Machina. I jest fantastyczne, miało wejście. Animacja działa świetnie w tym wypadku. Jeśli chodzi o seriale normalne, no to po drugim sezonie Wiedźmina
nie kusi mnie, żeby sprawdzać Blood Origin. To będzie pewnie jeden z tych seriali, które musiałyby naprawdę, musiałbym słyszeć jakieś nie wiadomo jakie opinie, że to jest w ogóle cudo, że tam zrobili super, nie wiem, tak było z Cobra Kai. W ogóle mnie nie interesowało, ale w końcu obejrzałem, bo miało super opinię, no jest fantastyczny serial, ale tu musiało być podobnie. Pewnie z syndromem sztokholmskim sprawdzę te House of Dragons pierwszy odcinek czy coś i zobaczę jak to działa. No a Lord of the Rings już tyle powstają, że głupio byłoby nie sprawdzić po takim czasie, więc czy mam do któregokolwiek... No to każdy sprawdzi. No, czy mam do któregokolwiek jakieś wielkie nadzieje? Nie. Nie, autentycznie. Sprawdziłem dwa seriale. Jeden obejrzałem cały, drugiego obejrzałem pilot, czyli sprawdziłem Wiedźmina ostatnio i obejrzałem pierwszy odcinek tego Koła Czasu. Nie wiem, jakoś mam cały czas opór przed fantastyką. Po Grze o Tron, która wiadomo jak się stoczyła pod koniec, cały czas mam wrażenie, że fantasy na aktorskiej wersji po właściwie Władcy Pierścieni nie idzie. Mówię, Władca Pierścieni, Gra o Tron. Nie przychodzą mi żadne inne wysokobudżetowe fantasy, które jakkolwiek się sprawdziły. Okej, pierwszy z Wiedźmina lubiłem, ale drugi się przejechał, więc nie wiem. No a też już ja sprawdzałem też to Koło Czasu i pierwszy myślałem, że a może co, ale ja dalej, pierwsze dalej dwa obejrzałem jakoś. Też to, tak, to lepiej ode mnie. No, sprawdziły się Gra o Tron i Władca Pierścieni, my zostaniemy jeszcze raz Gra o Tron i Władca Pierścieni. Kurczę, mój entuzjazm jest totalnie zerowy. No, może to będą dobre seriale, może wtedy, ale no właśnie, nie wiem, jakoś tak nie potrzebuję wracać do świata Śródziemia, czy tam czegoś tam, whatever jest tam w Grze o Tron. Jakoś tak seriale jakoś... No właśnie... Odeszliśmy trochę od oglądania seriali i... Nie, wiecie, jakby mi ktoś zapowiedział film fantasy taki zapowiadający się ciekawie, no to spoko, ale tak nie chce mi się. Nie chce mi się po prostu. Ja bym chciał tutaj zaprzeczyć temu, co Radek powiedział, bo Radek powiedział, że każdy sprawdzi ten serial z Władcy Pierścieni. Ja nie sprawdzę. W sensie nie widzę żadnego powodu. Jeszcze się zdziwisz. Więc, znaczy jedynym powodem, dla którego miałbym sprawdzić którykolwiek z tych seriali, no może poza House of the Dragons czy House of Dragon, mówię, tam gra Matt Smith, więc to był jakiś powód. Ale jedyny inny powód jest to, że chyba gdyby Marta chciała zobaczyć, no to wtedy bym musiała to obok i też zobaczyć. To już prędzej tę Grę o Tron, ale... faktycznie niż, kurczę, widziałam ten teaser chyba tego, tych Pierścieni Władzy i co tam było? Nie. Ale ja nawet nie lubię Władcy Pierścieni, ja nie cierpię Śródziemia i tych klimatów, ja bym chętnie obejrzała jeszcze raz Władcy Pierścieni, bo kiedyś nawet mieliśmy w planach, ale nie chcę mi się oglądać, kurwa, serialu, no, który będzie taki, że o, patrz, to znasz, to właśnie... znasz, a jednocześnie będzie o, takim niczym, co mnie interesuje. Ja mogę obejrzeć jeszcze raz Władcy Pierścieni, bo to jest film, który jakoś tam się zapisał w historii już, nie? I ma jakiś, jest jakiś kontekst wokół tego filmu już i choćby z tego powodu można by zobaczyć, ale to nie... To nie tak, że chciałem zobaczyć jakąkolwiek nową rzecz z tego świata, więc właśnie jest to Grze o Tron, z którą w ogóle mi nic nie łączy. A... No i no, obejrzałeś ostatni sezon, więc nie było tam Matta Smitha, więc tu jakby masz jeden powód więcej. Ja już nie pamiętam, co było. Czyli tylko ten najgorszy. Słuchaj, nieważne, to jak się będzie działo wcześniej. No więc, znaczy kurczę, no ja w ogóle nie lubię fantazy, no, znaczy nie jestem fanem, więc... No przepraszam mnie... bardzo, kto jest fanem Herkulesa i Krolla i innych Herkules... klasyków gatunku? Herkules to jest science fiction, Kroll też. No i... Więc mogłoby nie istnieć dla mnie to serial, nic by się nie zmieniło, szczerze mówiąc. No okej, okay, Willow, ale... O, tu będzie, tu czekamy na serial. O, tak. To obejrzymy, właśnie. O, dobrze. Dziękuję, to co mam, dziękuję to Konradowi, Willow. Że wspomniał. Willow, Jezu, tak. Willow będzie super, więc czekam bardzo. Tak, to obejrzymy. Dobra, to ja bym przehandlował wszystkie te seriale. Dlaczego za Willow. O to nikt nie pyta, kurwa, jakaś tam Władca Pierścieni? No, to będzie, że oryginalny Willow było lepsze niż cokolwiek. To jest właśnie problem, bo tutaj wszyscy by chcieli usłyszeć mówienie Władcy Pierścieni, no, a my byśmy obejrzeli Willow. Dlatego musimy sobie pójść. No, to jest po prostu w pigułce nasza sytuacja. No, myśmy gadali o Willow. No, co myślicie o przyszłych grach? Evolved, The Elder Scrolls. Też by mogły dla mnie nie istnieć. Sprawdziłam, czym jest Evolved, bo w ogóle mnie ominęło. Ja nie wiem, wow. To jest gra, którą robi Obsidian na silniku Outer Worlds, czyli z widokiem z pierwszej osoby, ale osadzona w świecie Pillars of Eternity, będzie kolejny Fallout, tylko z winnej skórce? Nie, tylko mniejsza, tylko gra, która ja nienawidzę Outer Worlds, bo to jest ta gra, która po prostu bardzo udaje za wszelką cenę, że jest tą wielką historią. A to jest takie malutkie główienko, gdzie które ci po prostu co chwila, ściana, nie, tam nie idź, tam nie możesz, tam nie zrobione, tam nie idź. I w sumie czujesz, że idziesz po takim, to jest prawie Telltale Games, tylko Telltale Games przynajmniej nie udają, czym są. A Outer Worlds tak, więc... Właśnie ja mam taki problem, bo ja grałam w
pewnie w większość ich gier i tych wcześniejszych i tych nowszych. I po pierwsze, nigdy nie widziałam ich gry, która byłaby skończona tak naprawdę. Mm-hmm. I nie ukrywam, że w tych wszystkich ostatnich przypadkach to połowa to był maks tego, do czego udało mi się dotrzeć, a z reguły raczej odpadałam wcześniej, bo no, te gry mnie zwyczajnie nudziły. Najdłużej chyba zaszło, najdalej zaszłam właśnie w pierwszej części Pillarsu i o mój Boże, ta gra była tak nudna, jakby kurczę, tam ten świat w jakimś momencie po prostu to było takie rzucanie tylko jakimiś wielkimi nazwami, jakimiś wielkimi konceptami, to wszystko było z takim napięciem dupy, że no nie wiem, wolę na przykład pograć sobie w Original Sin, gdzie mimo wszystko jak już ktoś bierze tę konwencję fantasy, to nie robi kolejnego takiego, wiecie, pompastycznego świata, gdzie są wielkie rzeczy i wielcy bogowie, tylko przynajmniej robi to z jakimś takim, wiecie, dystansikiem i to było fajne, więc jak myślę o Pillarsach, to nie. Tak bardzo nie. A w nowego Tessa bym zagrała, ale nie wiem, czy kiedykolwiek będzie. Pewnie nie. To ja mam odwrotnie, bo ja się wkręciłem w pierwsze Pillarsy. Chociaż od drugich odpadłem, bo mnie autentycznie znudziły. Naprawdę daleko tam zacząłem jakiś tam statek, sobie rozbudowałem i tak dalej, ale w końcu stwierdziłem, że już mi się nie chce. Natomiast The Elder Scrolls ja nigdy nie lubiłem. Ja grałem w Morrowinda, grałem jeszcze wcześniej, grałem w Daggerfall, grałem w... Nie, Obliviona to akurat sobie darowałem. W Skyrima oczywiście grałem i tak dalej, ale te gry są tak bardzo nie dla mnie. Ja mam wrażenie, że to są te gry, w których po prostu nic się nie dzieje. Po prostu idziesz i nic się nie dzieje. Ale pomijając fakt, to z tego, co ostatnio słyszeliśmy, to Elder Scrolls 6 jest w preprodukcji. Ta gra wyjdzie za kilka lat. Dużo, dużo, więc to nawet nie ma co... Nie ma sensu ruszać tego tematu, bo to szybko nie wyjdzie. No ja właśnie, ja zawsze lubiłam Skyrim, tak dosyć mocno, także prawie dwa razy przeszłam go całego, tam mam, nie wiem, ponad 200 godzin pewnie wbite kiedyś i nawet bym kiedyś chętnie w niego zagrała, ale nie na tyle chętnie, żeby to faktycznie uczynić, tak. Jest to fajny koncept, bo ja czasem lubię właśnie taką grę, gdzie nie masz tej fabuły takiej, która cię gdzieś pcha, tylko tak sobie łazisz, tak sobie wejdziesz do jaskini, bo chcesz wejść, to może coś leży, to sobie przeczytasz i tak sobie wymyślisz w głowie, co tam było, ale no rzadko. Więc no, jeśli faktycznie to te 10 lat będzie test 6, no to wtedy może sprawdzę, ale nie tak, żebym czekała intensywnie. No dobra, polecimy dalej. Ghostface pyta nas, what's your favorite scary movie? Czy to może być też pytanie retoryczne, ale zakładam, że wypadałoby odpowiedzieć mimo wszystko. No, pierwszy koszmar z ulicy Wiązów. A pierwszy Halloween. The Thing. Ale Krzyk też, Krzyk jest super. Na drugim miejscu. Musimy się zastanowić, bo mam takie motywy jak... Jedno przykład... powiedz! Powiedz, co film myślisz? Z komunii! Co masz w głowie teraz? Nie wiem, pierwszy Nic, obcy. Pustka. No i może być. No, myślę, że wszystkie filmy, które wymieniliśmy, są bardzo dobre, więc możemy wymiennie je stosować. Ciżu MCU pisze do nas tak. Szkoda pełnego składu, smutna emotikonka. Dziękuję całej czwórce za te 3 lata. Dzięki wam nie można słuchać majstra na budowie. Co do pytania, czy jest jakiś film w waszym życiu, który zmienił wam postrzeganie na kinematografię? U mnie takim filmem jest Civil War. Przyznam szczerze, że Civil War mnie zaintrygowało i jak zmieni postrzeganie kinematografii, bo to w sumie ciekawe. Znaczy ja mogę powiedzieć No Way Home, bo po nim już po prostu jak patrzę na każdy kolejny crossover, to coraz mniej myślę, mam wrażenie, że to był taki punkt przełomowy, taki punkt krytyczny kina superhero. To jest ten moment, w którym teraz już po prostu... Będziemy słyszeć o milionach dokrętek, które będą polegały na tym, żeby wrzucać... Wiecie, cameo zawsze się sprzedawały, zawsze były ten, ale mam wrażenie, że tutaj coś przekroczyliśmy, coś się stało i teraz nie będę w stanie drugi raz patrzeć tak samo już, skoro mówimy o własnym spojrzeniu, na jakiekolwiek cameo, na jakikolwiek gościnny występ. Nie wiem, zepsuło mi to kompletnie. No, mi w podobny sposób, ale trochę odwrotnie, zmienił postrzeganie kinematografii, szczególnie właśnie blockbustery, Aquaman, bo to był ten moment, w którym poszedłem do kina na ten kolejny blockbuster z superbohaterem i dostałem nagle po twarzy taką rewelacją, że wow, kurczę, można podejść do tego tematu w kreatywny sposób, można zrobić film, który nie będzie wcale próbował, nie wiem, odkryć Ameryki, ale jednocześnie będzie kreatywny i ciekawy i będzie wyglądał w jakiś fajny sposób i będzie na niego jakiś pomysł i tak dalej. I w tym momencie zrozumiałem, że wow, tyle lat po prostu oglądania filmów MCU, które po prostu były
okej, okay, fajnymi filmami i tak dalej. I nagle dostajesz coś, gdzie ktoś ci pokazuje, że to wszystko do tej pory było nudne w porównaniu, tak na dobrą sprawę. Więc od tamtej pory myślę, że dużo, dużo krytycznie podchodzę ogólnie do blockbusterów i do tego, jak te filmy się kręci. A tak ogólnie w życiu, no to Ed Wood zdecydowanie. Mi się bardzo podobał ten film, który był hołdem dla no, słabego reżysera i jednocześnie był nakręcony z takim... z taką sympatią do tego naprawdę fatalnego reżysera, i, że uświadamiało to, że no kurczę, jakby to, czy ktoś robi dobre rzeczy, czy nie, jest naprawdę tylko i wyłącznie subiektywną kwestią punktu widzenia, a na dobrą sprawę, no liczy się u mnie to, jakie to emocje wywołuje i wiecie, czyli jak wpływa na ludzi i tak dalej. I myślę, że od tego w sumie zaczęła się jakby moja też miłość do ogólnie kina uchodzącego za złe, bo a dobrą sprawę, czy ono jest złe, jeśli przynosi radość i faktycznie ma są rozrywki i tak dalej, to myślę, że tutaj jest dyskusyjna kwestia. Nie? Myślę, że dużo lepiej się w swoim życiu nieraz bawiłem na złych filmach niż na tych uchodzących za dobre. Ja mam w sumie podobnie tak jak Łukasz z Aquamanem, że on był takim, który pokazał, hej, można coś z tym jeszcze zrobić, nie? Że to nie musi być takie umieralnie jak teraz mamy, tylko można z tego jeszcze coś wyciągnąć, połączyć to autorskie podejście z taką czystą rozrywką, nie? Że ten film to dalej jest blockbuster, rozbuchany i wielki, a przy tym no, kino, które jest technicznie lepsze i kolorowsze i można się tam naprawdę dużo radochy jeszcze z tego mieć, nie? No oczywiście Herkules Kutiego, najlepszy film, jaki powstał. To ja jeszcze, to właśnie ja chcę powiedzieć, bo padło parę na czacie, tak, Wolverine Origins, to jest kolejny film. Wiecie, jak lekarz często, na życie. Wiecie, jak często pojawia się, ktoś napisze, jak pojawi się, wymieńcie tutaj postać, to ja będę zadowolony, nie? To Wolverine Origins to był ten pierwszy film w historii mojej, kiedy jeszcze byłem w sumie dużo młodszy, jak ten film wyszedł, kiedy też tak myślałem, że wiecie, nieważne jaki będzie film, ważne jak pojawi się jakaś postać, to mi wystarczy, to jestem zadowolony. I to był pierwszy film, który pokazał mi, że nie, że nawet jak są postacie, które lubię, to dalej mogę wyjść smutny z kina. I to trochę zmieniło moje postrzeganie na to. Od tej pory jak ogłaszają, że jakaś postać się pojawia, to ja nie jestem od razu, o, będzie super. No, to był disclaimer, który powinien być pod naszym materiałem o No Way Home, bo ja totalnie wziąłem smutny z kina, mimo że tam była masa postaci, które lubiłem. Okej, okay, dobra, to lecimy w takim razie dalej. Zwykły chłop pisze do nas. Jaki waszym zdaniem jest najlepszy komiksowy event Marvela oraz które komiksy ze Spider-Manem są najlepsze? PS, liczę na kontynuację projektu z częstszymi odcinkami komiksowymi i na szybszą publikację w wersji podcastowej. Pozdro. Anihilacja. O, Anihilacja, super film. Bez zmian, ja mówię o komiksowych eventach. Klon Saga. Nie, na serio, ja kocham Klon Saga. Rozumiem, że odpowiadasz na dwa pytania, ale to nie był event, to było... Kilka nie lat był milczenia event. Były. Nie no, Klon Saga nie był eventem, to było... To możesz dać jako najlepsze komiks o Spider-Manie. No, to ja dobra, się, dobra, to kiedyś powiem. To ja oczywiście dam Straczyńskiego wtedy jako Spider-Manie. Dalej, do dziś się bronią. A to powiedz, jaki twój event jeszcze ulubiony? Czekaj, ja myślę nad eventem, ale chcę tylko pokazać, że na przykład ja Klon Sagę mam ja zawsze wiem. Przy sobie, mam ja wszystkie wiem. Tomy Klon Sagi, ja żeby sobie przypominać co wieczór ja i to jest najlepszy komiks. Ja wiem, że ty kochasz Klon Sagę. Nie, kocham zupełnie serio, kiedyś o tym pogadamy. Ej, zrobimy jakąś repeatę tego, bo to jest piękna rzecz. Ja bym musiał to jeszcze raz przeczytać. Ale najlepszy event... wiesz co, War of the Realms mi się bardzo podobało. To jak był zbudowany, to jak postacie były ogarnięte, to jak fajnie dopowiadał rzeczy do Thora. Nie, wiesz co, ja mam sporo zastrzeżeń cały czas do Secret Empire, nie? Tam te podmianki niektóre były takie, wiesz, na siłę, to zmylenie tych tropów też było takie naciągane mocno, nie? A w World of the Realms idealnie te wszystkie lata Arona, który pracował nad tą wielką historią, skumulowały się w crossoverze, który nie rozbił ci uniwersum, gdzie mogłeś czytać te spin-offy zupełnie, wiesz, ten na boku, nie? One były swoimi historiami, które nie miały wpływu z takiego, wiesz, na tą dużą historię, że musisz wszystko czytać, nie? Mogłeś te oddzielne historie, ale miałeś... jedną miniserię, którą przeczytałeś i wiedziałeś, o co chodzi dokładnie, nie? I super, że w ogóle zaraz u nas wychodzi, nie? Polecam, jak się tylko pojawi. No dobry event, ale dalej Anihilacja. No to dalej. Właśnie kurczę, sporo eventów, które są ok, ale jakbym miał wybrać najlepszy, to faktycznie War of the Realms mi się wydaje takie najpełniejsze, gdzie faktycznie build-up był spoko i sam event był ok i ciężko czemuś coś naprawdę zarzucić temu eventowi.
A z wcześniejszych? Nie wiem, Secret Wars było fajne. Hmm? Secret Wars. Infinity było fajne, tak. Ale nie aż tak, żebym nie miał Infinity zmieniać. Było okej, okay, ale... A te Metisowe okay. Eventy jakoś były, no tak... No. Ja bardzo lubię to oryginalne Secret Wars, nie? Ale to była reklama zabawek. Nie, ja lubię. Ja zrobiłem, oni proszę cię, zrobiłem na swój kanał kiedyś całe streszczenie całego Secret Wars. Ja je znam na pamięć, no. Ale... Ja kocham to, co tam się dzieje. Tam są takie idealnie momenty wymierzone, które mają być cool i w ogóle jak Hulk, który trzyma górę nad mój bohaterami, nie? Na swoich plecach. Kapitan Ameryka siłą woli składa swoją tarczę. Tak, to też było piękne, ale wiesz, odkrycie czarnego stroju przez Spidermana, nie, tam powtykali tyle tak. Fajnych rzeczy, te wszystkie rzeczy, które tam Doom robi, piękna historia. O nie, ktoś wymienił Civil War, o nie, tu nie, Civil War się starzeje tylko, jak stary dziad. Tylko Civil War 2. Stary dziad się starzeje, taki, który nie tylko, staje z fotela, tylko się tak śmiechnie i się rozkłada. Tylko Civil War 2. Ja już wolę Civil War 2, serio, nie, bo jest chociaż jest złe tak na maksa i tak mówisz, ale gówno, ale gnój, czujesz jak śmierdzi, nie? Taki obornik i to jest Civil War 2, a Civil War 1 coś próbowało, ale... Civil War 1 ma fajne podstawy, które zresztą użyto w filmie, Civil War 2 nawet podstaw nie ma. No nie ma, nie, dobra, nie, to już Civil War, masz Marcin Najman do nas napisał. Pozdrawiam. Co, chcesz, żebyśmy galę zrobili na tym? Na napisach? Czy może u was można galę zrobić? No i Marcin Najman, ty najwyraźniej jest naszym fanem, pisze, że pożegnalny do najlepiej na piwo, przy którym można powspominać te piękne 3 lata, począwszy od omówienia trailera Far From Home. Ja myślę, że to jest zbyt składne jak na Marcina Neumana, którego kojarzymy. Dzięki za wszystko. My również ci, Marcin, dziękujemy za wszystko. Za obronę Jasnej Góry. Samych sukcesów życzymy dalej. Dobra. Wiesz co, ja tylko dodam, że ta walka teraz o to MMA to i tak jest najdłużej, ile wytrzymał, nie? Na macie bez odklepania, więc szacunek. Okej, okay. I Konrad pisze tak. Z racji, że to ostatnia część z Łukaszem, to może będą powtórki pewnych pytań. To po pierwsze. Łukasz, obejrzeliście te filmy o Ewokach? Nie jeszcze. Natomiast mamy je cały czas na tapecie. Przemijałem. Jak nie, to idziemy dalej. Czy na ostatni... Nie mamy w domu niestety ani tapety, ani tapeta, więc... Gdy na ostatnim live mówiłem o Roswell, bo jestem z Roswell, ale zakładam, że chodzi o Roswell. Chodziło mi o animację. Zresztą wysłałem link do tej włoskiej czołówki. I teraz to do wszystkich. Co uważacie o pierwszej zapomnianej już trochę części trylogii, czyli panu Wołodejowskim? Nigdy nie obejrzałam pana Wołodejowskiego, bat. Jedyna część trylogii, której nigdy nie przeczytałam. A najkrótsza? Ja... Ale taka już... Właśnie... Ja słyszałam, że jest najlepsza, ale nie da się ukryć, że jak się przeczytało i Ogniem, i Mieczem, i Potop, to widzi się, jak bardzo w obu częściach było to samo. Więc jakoś tak zniechęciłam się wtedy, kiedy był czas na czytanie pana Wołodejowskiego. Nie, pan Wołodejowski nie jest najlepszy, za cholerę. Potop jest najlepszy. Okay. Potop jest najlepszy. Właśnie ja słyszałam zawsze, że to jest to najdłużejsza historia, ale też jestem fanką Potopu, więc... To nie dostaje do Potopu, a film, szczerze mówiąc, był kinda nudny, jak już się oglądało Potop, szczerze mówiąc. Ja oglądałem oczywiście, że chodzi o filmy, to też nie? To widziałem tylko Potop w ogóle, nie widziałem Ogniem i Mieczem. No wiadomo, Ogniem i Mieczem polskie. Nie porównuję, bo to jest później nakręcone, inne rzeczy. Ale pan Wołodejowski i jakby Potop to jest w tym samym uniwersum, continuity i tak dalej. Ale pan Wołodejowski jest do Potopu, jak się już obejrzało Potop, który tam wszystko jest, wiecie, pościgi, character development, zdrady i tak dalej, no to jest kinda nudny. Jest pan Wołodejowski jako bohater, nie? I jakby to nie jest postać, tak sobie myślisz, ale bym przeczytał co u niego, grobie, nie? A jego antagonistą jest, wow, najpierw on nabijał ludzi, a potem jego nabijają, no fajnie. No. W butelkę? Tak, w butelkę o to chodzi. Nie, Potop w ogóle w tej wersji jeszcze teraz odświeżonej, pięknej, to jest po prostu poezja, nie? Te wszystkie walki na miecze, jak tam wyglądają, o, proszę cię. Wszystko tam idealnie pasuje. A pana Wołodejowskiego oglądałem wczoraj. Okay. Radek jedyny, który przygotował się do Q&A. Brawo, Radek. Nie, no serio, wiesz co, bo skakaliśmy, byłem jeszcze wczoraj ten... Nie, bo wczoraj dogrywałem u kumpla na kanapie trochę i ten, i leciał jakby, na Zoom TV. Jakbym Radkowi, Radek, obejrzyj pana Wołodejowskiego, bo pytanie jest. Okay. Nie obejrzyj. Nie, serio. Sprawdźcie sobie program. Zoom TV, jakoś w południe wczoraj leciał pan Wołodejowski i kawałek oglądałem. Wiemy się w czasie, obejrzymy. Okej, wygląda cały czas.
Nie, był okej, ale potop najlepszy. Oczywiście. Konrad pisze dalej tak. Chciałbym też polecić serię High Republic. Wiem, że Radek czytał komiks, który jest okej, ale książki są dużo lepsze. Polecam przeczytać chociaż Światło Jedi. Soula. Dobra rzecz, w ciekawy sposób przedstawia świat, a Marcion albo Marcion pewnie, Marcion Ro to jeden z ciekawszych złoczyńców w tym świecie, ale geniusz dowódca, ale w innym stylu niż Tron czy Palpatine. Do tego okresu nawet legendy nie pokazały. No ja słyszałem same dobre rzeczy, szczerze mówiąc, o High Republic, więc... Więc nigdy nie przeczytasz. Więc nigdy nie przeczytam, mam nadzieję, że powstanie jakiś serial, to wtedy chętnie obejrzę. To jest to, co chciałem powiedzieć. Słyszałem same dobre rzeczy, ale nie będę nikogo okłamywał, że zacznę czytać książki z Gwiezdnych Wojen. To jest jak Oskar ten, już jest... się nauczył po pilocie Transformers jakiś tam. Nie ma. Nigdy nie obiecywać. Ja mogę obiecać, że nie przeczytam. Bo prawdopodobnie nie, szansa, że to przeczytam, jest minimalna, więc no po co? Ja z High Republic mam jak z muzyką Stinga. Nie słucham, ale cieszę się, że istnieje, tak. Cieszę się, że wychodzi, cieszę się, że istnieje, ale... Powiem wam, że ja bym chciała taką wreszcie dobrą grę Star Warsową, która nie będzie... Kilka, żadna nie będzie. No właśnie słyszałam, że kilka powstaje, ale właśnie chciałabym taką naprawdę fajną. Ale chciałabym dobrą. No chciałabym jakąś, w którą można grać, na przykład w koopie. No i oczywiście nie jest z tym super starym MMO, tylko na pecety. Tylko taką nową grę, jakiś, wiecie, looter, lightsaber rzecz, nie? Że bijemy w koopie i wypadają rzeczy i jest fajnie. Musisz sobie coraz lepsze miecze świetlne. Albo coraz lepsze... kryształy, albo o, i żeby każdy miał swoje bubo takie małe, bo to obecność buba to jedna z tych najlepszych elementów tego Fallen Order, że główny bohater ma takie małe bubo i uważam, że każdy powinien mieć, a że w Star Wars, wiecie, no roboty są super i każdy chyba, nie wiem, bohater ważny filmowego uniwersum miał swojego robota, więc totalnie bym chciała grę, gdzie każdy z nas może mieć swoje bubo, które ma jakieś, wiecie, R2-D2, BB-8, cokolwiek, dużo rzeczy i możemy razem grać i robić rzeczy. Fallen Order, kolejna gra, dokładnie jak Outer Worlds, czyli kolejna malutka gierka, która robi wszystko, żeby udawać, że jest większa i ma te backtrackowanie i tak dalej, żeby ej, tutaj wyżyłujmy ten zone jeszcze bardziej, żebyś jeszcze wracał, żebyś jeszcze... Nie. No, ja nie byłem w stanie tego powiedzieć. No, ponoć ten remake Kotora też ktoś robi, więc może tak. To będzie spoko, zobaczymy. Ale już grałem w Kotora, no. No ale zobaczymy, jak bardzo remake, a jak bardzo nowe rzeczy. No, spoko, no, wolałbym coś nowego jednak. Dobra, ostatnie pytanko od Konrada. No Radek, to jak ten zwiastun Halo? Kurwa, ja widziałem ten zwiastun Halo. Widziałem ten zwiastun. Kurna, to wygląda jak taki w ogóle serial science fiction. I to wygląda jak Krypton. 2010 roku jak Krypton. Na sci-fi, nie? Totalnie jak ten serial Krypton, mówię. To wygląda jak fanowska produkcja, no nie będę ukrywał, ale tak jak dzisiaj widzę, ja byłem tak źle nastawiony do tego serialu, że to i tak było lepsze niż to, czego się spodziewałem. Przynajmniej zbroja wygląda okej. Okay. Głos Master Chiefa jest spoko. Cortana wygląda jak przerywnik z, tam, wiesz, jak ta postacie z Final Fantasy, ale 2001 z tego filmu. Tak. No nie wygląda jakoś super, ale już lepiej się czuję niż po tych zapowiedziach mi pokazali, wiesz, roster reżyserów. Radek, tak jest lepiej. Kiedyś na napisach opowiesz mi o tym serialu. Opowiem ci. Ale Oscar zbroja fajna, no chociaż tyle. No, już lecę. Ładna. No my się pewnie i tak dowiemy, bo chcąc nie chcąc, po tym jak zaczęliśmy śledzić content z Destiny, to co jakiś czas wyskakują rzeczy związane z Halo, więc w tym momencie wiem więcej o Halo niż kiedykolwiek sądziłam, że będę wiedzieć, bo absolutnie no nigdy nie miałam okazji nawet zagrać i bardzo długo jakoś nie wiem, no to jest ponoć duża i znana seria, ale jakoś tak nawet mi nie migała w radarze, a teraz wiem już tyle kurwa o Halo, że no kto wie, może obejrzymy. Halo ma super historię. Jeśli ten serial będzie tak zły, jaki wygląda, to myślę, że obejrzymy. Jeśli będzie jak Król Skorpion 3, to chcę obejrzeć. I trochę wygląda, no jak taka kwestia science fiction tego. No i nasz ulubiony reżyser będzie przeszły, robił odcinki, więc tak. No jeśli to będzie taki, wiesz, karzeł w kosmosie na przykład, takie, że śmieszne i tanie, to bym chciała, żeby takie było. Tanie jest, to tak. No dobra, Memento Mori pisze. Napisy końcowe śledzę od samego początku i śmiało mogę nazwać ten podcast moim ulubionym. Dowiedziałem się o nim właśnie przez Łukasza i między innymi dzięki temu tak bardzo przypadł mi do gustu. O jego odejściu dowiedziałem się w jednym z najgorszych możliwych momentów i cóż, nadal jest mi trochę przykro z tego powodu. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz zobaczymy Łukasza Stelmacha podczas gościnnych występów na napisach końcowych. Życzę powodzenia zarówno napisom, jak i Łukaszowi. A teraz koledzy, na co czekać? Za minutę odjazd. O. A, bardzo miło, dziękuję bardzo. I
Dziękuję za życzenia powodzenia. Czy tutaj mogę się do czegoś... nie wiem, myślę, że zostawiamy podcast w dobrych rękach, więc myślę, że będzie dobrze. Misia pisze tak. Na pożegnanie dla tego składu napisów końcowych. I Misia tutaj dorzuciła nam naprawdę duży tip, więc tak tylko dodam. Będzie obszerna wypowiedź. więc wypadałoby się tutaj powiedzieć. Czy skomentujecie aferę z Kasią Babis i reklamą sklepu na Z? Ja mogę. Brakowało dram dzisiaj. To musicie najpierw powiedzieć, o co chodzi, bo ja... O, dobrze. Więc... Czy kojarzysz Kasię Babis? Tak, kojarzę Kasię Babis. Tak. No więc Kasia Babis zrobiła straszną rzecz, mianowicie wystąpiła w reklamie marki Zalando. Jest sklep Zalando, który sprzedaje ubrania przez internet, to są ubrania Kasia różnych Babis marek. Zaczęła robić kanał YouTube'owy i podcast. I w związku z tym marka Zalando zaproponowała jej reklamowanie się u niej. Więc wystąpiła w reklamie Zalando. No nie, lokowała Zalando w swoim filmie. No ale jest ten taki spot krótki z Zalando, gdzie śpiewa z mamą. No dobrze. No więc internet był oburzony. Okay. No i generalnie internet był bardzo oburzony, szczególnie ten lewicowy internet, w związku z tym, że Kasia miała na przykład na swoim kanale film krytykujący fast fashion, nie? Te wszystkie marki odzieżowe i sklepy odzieżowe, które produkują. Wydaje mi się, że nie, że w wywiadzie u Karola Paciorka powiedziała, że co sądzi o fast fashion, co jest niczym dobrym, ale wydaje mi się, że nie miała u siebie na kanale wcale niczego na ten temat. Miała film o fast fashion. Wydaje mi się, że miałam. W każdym razie problem jest taki, że jak tak można, że skrytykujesz, że ludzie, bo tam Kasia powiedziała coś w tym, że fajnie jakby ludzie się ubierali w second handach, nie? No bo jakby generalnie wiadomo, ślad węglowy i rzeczy, tak, środowisko i tak dalej, a potem zareklamowała kurwa Zalando i ludzie byli najgorsi, jak to zawsze ludzie. I jak coś, to ja jestem z Kasią. I totalnie rozumiem, czemu Kasia postanowiła zrezygnować z tworzenia rzeczy w internecie. Osobiście jest mi oczywiście szkoda, bo ja akurat śledziłam i lubiłam i tak dalej. Ja znam sobie rozumiem polskiej fantastyki, więc jestem fanem tego. Bo zawsze dojebać piekarze i tego typu rzeczy, to zawsze się miło słucha. Ale o tej dramie nie słyszałem, więc... No. Tutaj wiesz, to jest kłopotliwe, że jednak to jest Zalando, nie? I ja całkowicie czaję, że wiesz, że Kasia mogła się nie zorientować, nie doczytać, nie śledzić tego, nie? I że akurat wpadła na to Zalando. Też tam, wiesz, ludzie zapomniały o tym wątku, że to jednak z mamą robiła, więc to jest coś takiego, że można pokazać rodzicom, że wiesz, robi się fajne rzeczy, można ich tam, wiesz, wkręcić w to i pokazać, że no tutaj, wiesz, robię takie rzeczy, wiesz, mogę na tym zarabiać i to fajnie wygląda, nie? To też gdzieś tam na bok zeszło w ogóle, bo o jak tak można takie coś przyjąć. Mówię, to było bardzo niefortunne, ale cała ta nagonka przez tygodnie, która trwała, która doprowadziła do tego, że też Kasia się ewakuowała i z YouTube'a, i z podcastu, który tam robiła z koleżanką, no to już tego było za dużo. Ja wiesz, rozumiem, że ludzie mogli być z tym oburzeni, nie? No bo to, bo mówiła pewne rzeczy, nie? A to Zalando jednak stoi w opozycji, ale kurczę, jechać na tym już tak, wiesz, to w pewnym momencie było takie po prostu, że wiesz, ktoś wyczuł krwi, pewna grupa już taka konkretna, której to sprawia radochę, żeby się tego czepiać nieustannie, nie? I później w każdym innym kontekście było to wyciągane, nie? I no za dużo, nie? Ja rozumiem zupełnie, czemu mogli być widzowie Kasi zawiedzeni tą całą sytuacją, no ale też nie rozumiem zupełnie tych, którzy chcieli się po prostu poznęcać, nie? Ja rozumiem, że ktoś, kto był widzem, poczuł się, nie wiem, zawiedziony, rozczarowany i jakby, wiesz, z mojej strony postawa w tym momencie powinna być taka, że ktoś przestaje oglądać to, co robi, nie wiem, przestaje subskrybować, przestaje ją wspierać, jeśli wspierał i tak dalej i po prostu sobie idzie, no bo nie podoba mu się to, że Kasia wystąpiła w reklamie tej i tej. I to jest w porządku, ale to, że ludzie wymagają od ciebie, byś ich przeprosił, to, że ludzie zaczynają właśnie atakować cię w każdym możliwym miejscu, przy każdym możliwym temacie i jakby, wiesz, to ich oburzenie nagle jest tak ważne, że po prostu zaczyna dominować absolutnie wszędzie, to jest kurwa chore, ale oczywiście, no wiadomo, ludzie zawsze tak robią, zamiast po prostu, jeśli ktoś im nie pasuje, czyjaś twórczość im nie pasuje, zamiast po prostu sobie pójść, bo są miliony kanałów, które mogą śledzić, to nie, to po prostu wolą, że tak powiem, no spowodować, że komuś już się odechciewa absolutnie wszystkiego, no i to niestety są kurwa ludzie. No to niestety jest ten motyw, z tego co słyszę, który często się pojawia, czyli to, że chociaż sam mogę powiedzieć, że mam pod wieloma względami poglądy to, za co jest nazywane lewicowymi, choć uważam, że ten termin jest niewłaściwy, ale mniejsza o to, no to jest, często pada ten temat o tym, że left is eating itself, czyli że bardzo często
pierwsze osoby, których się szuka do wrogów, że tak powiem, to nie są osoby, które robią naprawdę złe rzeczy, jakby pick your battles się mówi, nie? Tylko pierwsza osoba, która idzie pod nóż, to zawsze ta, która teoretycznie po której się noga podwija. O, to jest ta osoba, która generalnie ma jedno drgnięcie, bo miała być idealna, miała być kryształowa i tak dalej. No i to jest ten sławny określenie o wielu analityków, czyli left is eating itself. No to tak to jest. Jest niestety, szczególnie właśnie wśród tych lewicowej grupy, jest duża grupa osób, która bardzo chce za każdym razem wykazywać tą wyższość etyczną nad resztą i szuka tego powodu, żeby, wiesz, ustawić się w pozycji większego lewaka niż reszta i bardziej tutaj będącego bardziej true. I to co się dzieje za każdym razem, kiedy ktoś z tej grupy pojawi się, powiedzmy, w takiej sytuacji. Znaczy w ogóle to jest masa aspektów, bo jest jeszcze ten aspekt, że generalnie reklamowanie czegoś przez influencerów wychodzi z takiej dziwnej pozycji, gdzie influencer nie może czegoś zareklamować po prostu, jako, wiecie, reklama, jako ten, no, reklamowanie swoją gębą czegoś, tylko musi coś polecić, nie? I jakby musi być ten stosunek, musi być ta relacja z widzem na zasadzie, że hej, nie polecam wam czegoś tam, co po prostu polecam, bo mi zapłacili, tylko polecam wam coś, czego sam bym używał i tak dalej. Jeśli jest to inaczej, no to ludzie się burzą, bo jakim prawem ktoś może reklamować coś, czego sam nie używa, bo w co sami wierzy na przykład. I ja nie widzę, szczerze mówiąc, żadnego problemu w tym, że Kasia mogłaby mieć jakieś poglądy, a jednocześnie reklamować jakąś firmę, która prezentuje coś zupełnie innego, no bo to jest zwykła relacja biznesowa, gdzie po prostu firma i płaci za to, żeby reklamować jakąś rzecz. No, jeśli prowadzi ten kanał jako działa, jako, wiecie, sposób na utrzymanie się, no to normalne, że potrzebuje zarabiać pieniądze na tym. Ale to tak swoją drogą. No jest jeszcze ta kwestia, że i widzę, że Łukasz pisze tutaj to samo. I to są według mnie totalne bzdury, z całym szacunkiem do Łukasza, ale ludzie wytknęli jej hipokryzję, a ta zamiast przeprosić i wyjaśnić sytuację, brnęła swoją wersję. No, przepraszam bardzo, Kasia jako twórczyni nie jest nikomu winna przeprosiny. I to jest ta dziwaczna sytuacja, oj, w której ktoś coś robi i ludziom się to nie podoba. I tak jak to zamiast ci ludzie po prostu, wiecie, stwierdzić, no to jebać cię, do widzenia i idą sobie, to nie, jakby im nie zależy na tym, żeby pokazać swoje niezadowolenie albo żeby wejść w dyskusję, coś takiego. Nie, ale tej grupie ludzi zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby skłonić teraz tę osobę do tego, żeby ona przyznała, że zrobiła źle i, tak, wiecie, ukurzyła się przez nimi. I to jeszcze w bardzo konkretny sposób. I to jest na zasadzie... Bo Kasia Kasia powiedziała, że okej, że głupia była ta współpraca, tak? To nie tak, że uważała, że zrobiła wszystko super, no, ale przeprosiła nie dość uniżenie i śmiała się jeszcze, jakby śmiała żartować z tego tematu, tej współpracy. No i ten motyw na zasadzie, że no, powinna przeprosić i byłoby okej. Okay. No ale no, już pomijając tę kwestię. Nie byłoby okej. Okay. Nie musi przepraszać. Jeśli nie uważa, że zrobiła cokolwiek złego, to nie musi przepraszać. Dlaczego musi przepraszać? To nie czaję tego. Myślę, że świat byłby lepszy, gdyby ludzie przepraszali tylko i wyłącznie wtedy, kiedy faktycznie wierzą w to, co przepraszają. Faktycznie te przeprosiny wynikają z czegoś, a nie na zasadzie, że internet się uparł, że trzeba ich przeprosić. No to masz wtedy przeprosiny korporacji. To są warte potem takie przeprosiny. Gdyby faktycznie, nie wiem, przypuśćmy, Kasia przeprosiła, to nie, no bo ludzie po prostu oczekują happeningu, gdzie twórca wyjdzie i powie przepraszam, że przepraszam was wszystkich i tak dalej. Wiecie, że nie bardzo wiem, jak was zawiodłam. No wiecie, nie wiem, jak Gonciarz, nie? Gonciarz 30 razy już za każdym razem wychodzi i przeprasza i przepraszam was bardzo, nie? I płacze i tak dalej. I czyli ludzie, o tak, tego potrzebowaliśmy, tak, łez i przeprosin, wreszcie czujemy, że żyjemy, nie? I to jest strasznie chora sytuacja i fakt, że Kasia w związku z tym zwinęła zabawki i sobie poszła, co moim zdaniem, jak faktycznie, no, duży szacunek za to, szczerze mówiąc, że po prostu dała sobie spokój. No jest smutne strasznie, bo YouTube traci twórcę, którego masę osób lubiła oglądać, tylko dlatego, że no, ich publiczność okazała się totalnie zjebana. Ale to dwie rzeczy jeszcze. To po pierwsze, ile razy my mieliśmy tę sytuację, kiedy gadaliśmy o głupich filmach, czy box office, czy czymkolwiek. I to jest, jak jesteśmy przy napisach końcowych, to jeżeli mam powiedzieć jedyne momenty, kiedy mi ręce opadały i kiedy miałem dosyć tego projektu, to właśnie w takich sytuacjach. Kiedy pojawiali się ci ludzie, którzy uznawali, że mieliśmy złą, nie wiem, pomyliliśmy się w jakiejś kwestii, nie? Bo myśleliśmy, że dany film będzie kiepski, ale pod trailery, jakby omawialiśmy po tym, jak on był promowany, a potem wracamy z kina i jesteśmy super zadowoleni, byśmy świetnie się bawiliśmy, ale się zaskoczyliśmy i wtedy ktoś wyjeżdża w komentarzach i jest co i co, i było tak narzekać, było coś tam, było źle mieć ten, i po prostu są takie
piszesz, no, no tak, bo trailer był tak dalej, ale nie, wiesz, że ta rozmowa nie skończy się, dopóki nie powiesz przepraszam, nie posypiesz głowy popiołem i jeszcze, no i na przyszłość, to wiesz, więcej tego nie rób. Myślisz, ale kurde, a co ja... I to są głupie rzeczy, jakieś wieś, nie wiesz, będzie przewidywania box office, ocena traileru i tego typu rzeczy, a nawet nie większe. I za każdym razem, kiedy pojawia się ta jedna osoba, która po prostu ukosz się przede mną, nie miałeś racji. To jest ten moment, w którym... Jeszcze dodam do tej sytuacji, że, ten, że to też nie rzucałbym tego wszystkiego na karp no, ogólnie fanów wszystkich Kasi, nie, bo no, oni mogli być zawiedzeni, nie? Część odeszła po prostu i no, już jej nie śledziła, nie? Bo można było się tym zawieść, tę całą sytuację. Nie? Szczególnie, że Kasia też te pierwsze tłumaczenia, które tam ja najpierw, wiesz, w ogóle o tym nie mówiła, chciała to przeczekać, później były też te niektóre te tłumaczenia w podcaście, które były dosyć mętne, nie? Ale to też pokazuje, ile PR znaczy, nie? I jeśli ktoś ci wytłumaczy PR-owo, i to będzie zdecydowane to inaczej. Ja wiem, że ona to z serca mówiła, nie, ale rozumiem zupełnie, że fani, ci, którzy naprawdę ją lubili, nie, mogli być w jakiś sposób zawiedzeni, ale ci, którzy się tam wypowiadali najwięcej i cały czas za nią chodzili, to nie byli jej fani, nie? To byli ci ludzie, którzy po prostu zwietrzyli krew później siedzieli na niej przez kilka tygodni, którzy nawet pewnie jej materiałów nie oglądali, nie? Ale o, ty lewaczko, nie? Teraz takie rzeczy się narobiły, nie? I oni tylko, wiesz, jeszcze bardziej rozbuchali, nie? Coś, co, mówię, jej fani inaczej pewnie do tego zupełnie podchodzili, tacy fani, nie? A nie fanatycy, czy fanatycy sprzeciwiania się lewactwu, nie? I walczenia z lewactwem, nie? To oni byli tymi najgłośniejszymi. No ale to nie tak pierwszy raz, przecież niedawno była na większą skalę światową, była przecież ta Lindsay, tak? Która dokładnie to samo spotkało. Też Ellis, tak? Miała swój kanał, gdzie też miała raczej lewicowe poglądy. I kto ją dojechał? No osoby, które musiały być bardziej lewackie niż ona, które musiały być uber lewakami. Nie, ty nie jesteś wystarczająco lewicowa, bo tutaj kulturę wyśmiewasz innego kraju. I dokładnie to samo i dziewczyna przecież zamknęła kanał, a robiła, ile miała? Miliony wyświetleń na kanale, na swoich. To był super popularny kanał, ale po prostu dokładnie, bo to też bardziej boli, kiedy, wiesz, kiedy wyjedzie ci gość, który uważa, że, nie wiem, jest totalnym homofobem, czy coś takiego, no to jakby jesteśmy na to trochę uodpornieni, tak? To jest coś takiego, że no tak, to są ci ludzie, którzy, z którymi mamy dyskusję na co dzień, ale wiadomo, a kiedy to są osoby, które potencjalnie myślisz, że to są osoby, które myślicie podobnie i tak dalej, ale nagle ci, wiesz, nagle wynoś się z naszego klubu, nie chcemy cię już tutaj, wypad, no myślę, że wielu osób to bardziej boli wtedy, więc tak to właśnie jeszcze ostatnia kwestia, która, no to jest bardzo złożony problem, ale tylko golizny. Generalnie, wiecie, strasznie mnie wkurza to, że w momencie, jak ktoś ma lewicowe poglądy, ale żyjemy w prawicowym świecie i żyjemy w galopującym kapitalizmie, w tym momencie ciężko, że tak powiem, wymagać od ludzi, że jeśli ktoś ma poglądy lewicowe, to że co, w ogóle odetnie się od brania udziału w tym, w czym żyjemy. W sensie, okej, pewnie są tacy ludzie, którzy nigdy w życiu nie kupiliby nic faktycznie w sieciówce i nigdy w życiu nie zareklamowaliby niczego, co nie jest w ogóle 100% zgodne z ich poglądami, ale no, to jest kurwa utopia, bo jakby no, żyjemy w świecie, w jakim żyjemy, tak? I to, że Kasia nie zareklamuje Zalando, to nie sprawi, że Zalando stanie się etyczną firmą albo że generalnie, nie wiem, konsumpcja stanie się etyczna. Więc wymaganie tego, wiecie, od kogoś, kto właśnie nie jest, wiecie, Jeffem Bezosem, kto nie jest, wiecie, nie wiem, nawet gwiazdą wielkiego formatu, nie wiem, Robertem Lewandowskim, czymkolwiek, tylko no, kto jest średnio dużą youtuberką, to jest taki kurwa absurd, jakby zaraz obok, wiecie, tego wszystkiego wymagania, że to zwykli ludzie, którzy, nie wiem, nie polecą samolotem na wakacje, zmienią świat. To jest dokładnie ten sam poziom wymagań i rozumiem. Dla mnie to wynika wyłącznie z tego, że ktoś chce się po prostu poczuć lepiej i chce komuś innemu dojebać, a nie z jakiejś takiej prawdziwej troski o dobro świata. No to jest takie na zasadzie, ha, jesteś przeciwko tutaj, nie wiem, wyzyskowi ludzi, a pokaż mi swój telefon, pewnie był robiony w jakiejś chińskiej fabryce przez małe dzieci i tak dalej. Czy pracować? No czym innym jest promowanie? No jakby nie, promowanie to jest jej zarobek, to jest jej praca. Znaczy, ja też pracuję w korporacji, a mam lewicowe poglądy i co? Lewak zaorany? Ja uważam, że jest pewna granica, dla jasności, żeby nie było, bo co innego jest reklamować chujową firmę. To tak jak mówimy, no to równie dobrze możesz nie wiedzieć o tym, a kupujesz buty, artykuły spożywcze, artykuły sprzątające, cokolwiek masz również chujowej firmy, bo tak jak mówię, to nie jest tak, że możemy sobie pozwolić na kupowanie wszystkiego. Są pewne rzeczy, które możemy świadomie robić i tak dalej.
jest granica, tylko nie uważam, że chujowa firma jest tą granicą, bo pamiętam jak to byli youtuberzy czy streamerzy, którzy kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, wielka promocja jak reklamowali chwilówki na przykład. I było spełnianie tam marzeń czy coś takiego za chwilówki. No, to jest dla mnie już odrobinę za daleko. Jak jest ten, była ostatnio ta cała afera w amerykańskim necie, gdzie streamerzy reklamowali wirtualne kasyna, które wiecie, że były skamem i polegały na tym, żeby pokazać jak oni wygrywają i tak dalej. I zarabiali na tym absolutnie kosmiczne pieniądze. Niektórzy streamerzy mówili, że mieli wybór, albo pokazywać ten skam na dobrą sprawę, albo musiałbym pracować ileś tam lat, żeby dostać tyle, ile na tym pojedynczym tym. Znowu wtedy moralnie i tak dalej, no ale to jest już, wydaje mi się, czasami można powiedzieć, że to jest za daleko. Natomiast współpraca z chujową firmą, no to nie, to tak jak mówię, no to równie dobrze możesz zobaczyć, że nie wiem, ryż czy cokolwiek, który kupiliście jest z chujowej firmy. Właśnie, granicą jest jakby Zalando jako firma, to które firmy można reklamować? W sensie, no właśnie, okej, zgodzimy się, że Zalando nie jest jakąś super firmą, ale właśnie to nie jest ta granica, wydaje mi się. Właśnie to kogo mogłaby reklamować, by było spoko. A czy wydaje mi się, że każdy ma swoją granicę i nie każdy się trzyma tej swojej granicy? Jeśli, nie wiem, twój ulubiony twórca reklamuje coś, co wydaje ci się, wiesz, z gruntu złe i niemoralne i tak dalej, no to go nie oglądaj, no to... Nie wiem, daj mu znać, że ci się to nie podoba i tyle, do widzenia, nie? Wydaje mi się, że to jakby tutaj zaszedł taki mechanizm, to nie byłoby problemu. Natomiast, no, tak jak zresztą Radek wspomniał wcześniej, no, była grupa osób, która no, nie zostawiła tego tematu, bo nie można, nie? Więc... Idąc tym tropem, jak ktokolwiek reklamuje gry w dużych studiów, to prawdopodobnie, wiecie, Ubisoft, który ma non-stop jaką rzecz, nie wiem, Activision Blizzard, które miało i tak dalej. Jak ktoś promuje ich gry, to równie dobrze można powiedzieć, że jest złem wcielonym, bo promuje ludzi, którzy mają najgorszą atmosferę pracy, pozwy i inne rzeczy, no to mówię. No. Bo jak ktoś powiedział, a wszystko jest stworzone w Chinach autentycznie, więc to nie tak, że więc ktokolwiek, ktoś promował rodzinną firmę kogoś, kto nie wiem, sam u siebie w domu tworzy, nie wiem, kurwa, krówki z naturalnych produktów, to może to jest etyczne, ale... Wiesz, no. Tutaj też jest akurat... Bo coś tam, więc... To jest akurat to, że jednak te tematy się takie bardzo konkretne zebrały, nie? Że no, Kasia mówi o konkretnych rzeczach więcej i tutaj jest konkretna firma, która ma swoje za uszami, to też jest, wiesz, udowodnione, nie? I można o tym spokojnie przeczytać. Ale no mówię, no można to wypomnieć, nie? Można, tak jak mówiłem wcześniej, całkowicie rozumieć burzenie, ale nie można przez to niszczyć człowieka. No nie przez taką w sobie pierdołę, nie? No to jest ważna rzecz, którą mówię, można wyrzucić, nie? Ale no to... Wiesz, ona nie jest kamerzystą w tym wypadku, czy kimś tego formatu, nie? Jak rozumiem, to który zresztą dalej robi na YouTubie. To była jednorazowa współpraca, prawda? Bo jakby tak, bo co tak. Innego by było, gdyby po czymś takim też ona stwierdziła, że ma wszystkich w dupie i jeszcze raz robi dalej, jednocześnie krytykując tego typu firmę. Ale mówię, to czasami bywa tak, że możesz nie zauważyć, może być cała masa powodów, dla którego ja właśnie nienawidzę tej części, znowu powiem, głównie lewicowej strony, że jedna wpadka to powoduje, że jesteś w stanie być zniszczony. I nie mówię o wpadce, gdzie jak zrobiłeś komuś krzywdę, tylko po prostu właśnie coś głupiego powiedziałeś, ale nawet nie rasistowskiego czy coś takiego, tylko nie idealnie zgodnego z tym, co mówiłeś, bo nawet cię nie przemyślało, nie wiem. Wkurwia mnie to często. No, to też pokazuje, wiesz, też tą różnicę między, no, jednak Kasia miała mniejszy zasięg niż, wiesz, ci youtuberzy, którzy pracują dla jakichś firm, którzy mają za sobą te właśnie pełne, pierowe zastępy ludzi, którzy im później walczą, wiesz, o nich i z gorszych rzeczy wyciągają mnie, a no tutaj mieliśmy dziewczynę, no, która próbowała sama, no, nie wychodziło to zbyt dobrze momentami, to wytłumaczenie się, nie, i tutaj, tak jak mówiłem już wcześniej, no, rozumiem te też głosy negatywne z tym związane, no, ale nie, no, mówię, jak zawsze widzę niszczenie człowieka za takie rzeczy, to jest strasznie to wygląda. I to szczególnie przez tak długi czas, nie, że mija tydzień, okej, mijają dwa, okej, ale jak po miesiącu ludzie dalej gdzieś wstawi jakąś rzecz niezwiązaną z tematem zupełnie i dalej jest to, o ty lewaczko, nie, tutaj takie rzeczy narobiłaś, a ja tutaj dalej siedzę i ci obserwuję po miesiącu, nie, i cały czas czekam, żebyś coś napisać, czekam na każdy twój post, żeby napisać, co zrobiłaś kiedyś tam, nie, i za co już bekłaś, za co już dostałaś po głowie, no bo Kasia dostała, nie, i no to jest, wiesz, wyniszczające psychicznie, nie, takie coś, wiesz, to też trochę boli, że ona to, tak jak mówiłem wcześniej, z mamą robiła, nie, i to było coś, co dla niej było pewnie ważne, żeby się właśnie pokazać, że robię fajne rzeczy w internecie, nie, możesz tutaj zobaczyć, a później tak po głowie dostaję, nie,
no tutaj też trzeba patrzeć właśnie na te wszystkie rzeczy właśnie związane z psychiką, z tym, że no trzeba zostawić to w pewnym momencie, bo ona, zanim się to będzie ciągnęło i ciągnęło, nie, cały czas, to nie jest coś, co będzie wyrugowane, więc to po co jeszcze do tego dosypywać, nie, jeszcze bardziej w to brnąć. Internet nie zapomina, no. No dobra, to myślę, że na tym zakończymy ten temat, no, go wyczerpaliśmy. No dobra, to lecimy dalej. Półżywy. Wow, w życiu bym nie pomyślał, że kiedyś przywiążę się do ludzi w internecie tak mocno, aż ich zakończenie współpracy będzie mi sprawiało ból. Ale wydaje mi się, że to dobrze, to znaczy, że atmosferę, którą wasza czwórka stworzyła, była czymś wyjątkowym. Chwile, które spędziłem z wami, na zawsze pozostaną w mojej głowie. Dziękuję za wszystko, kocham was i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczę was w full składzie. A jako, że mam jeszcze trochę miejsca, to zapytam, czy widzieliście film Koda? No. Nie. To od końca nie widzieliśmy. Natomiast pewnie jak się pojawi tam w tych Oscarowych nominacjach, no to nadrobimy, nie wiem, czy później. Mamy w ogóle długą listę rzeczy jeszcze z zeszłego roku, które nadrabiamy. Idzie coraz lepiej. Ostatni film, jaki oglądaliśmy, to był Pig z Nicolasem Cage'em. Był super. Arcydzieło. Bardzo super. No, w ten nie oglądaliśmy, no bo nie było czasu, ale myślę, oglądaliśmy, że... Oglądaliśmy dzieło jak Misfit. A tak, ale myślę, że w kolejnym weekend znowu wrócimy nadrabiania rzeczy i tak. No, trzeba by to Strong Independent Woman jeszcze zobaczyć, nie? Ostry. Nie, jak to się nazywało? Inaczej, ale inaczej. Wiem, o co chodzi. Chodzi wam o to... A, kurna, jak to się nazywało? To było w tamtym roku, ale to już było w Toskarach. Scary Mulligan. Obiecuję samą ta kobieta. To jest... Tak. Young tam Promising, Radek promising nie, Young Woman. Pomyliłeś piosenką Destiny's Child. Nie, byłem z tym tropem takim. Tam małą rolę ma nawet ten, Bo Burnham, nie? Tak, no, ale to myślę też, bo już to od dawna leży. Czeka. No, to jest fajny film. No, ale no mówię, to pewnie jak się, jak będzie w tych Oscarowych nominacjach, to tak, jak nie, no to pewnie nie, no bo znowu mamy długą listę zaległości, więc trzeba tutaj coś nadrobić. Pewnie Radek widział. No, ja widziałem dużo rzeczy. Nie, czy widziałeś Kodę? A Kodę nie, Kody akurat nie widziałem. No dobra, ale odnośnie pozostałej części wiadomości, no to kurczę, bardzo nam miło tutaj, że tyle dobrych wspomnień się wiąże tutaj z naszym gadaniem o pierdołach i o filmach i tak dalej. Natomiast no to nie jest coś, co by się kończyło, tak jak zresztą mówiliśmy, no pewnie jeszcze będzie okazja kiedyś razem coś zrobić. Łukasz Stelmarczuk. Do pana Łukasza, z całym szacunkiem. O kurwa, z całym szacunkiem. Nie wiem, że na pan, to jeszcze z całym szacunkiem. Z całym szacunkiem, proszę pana. Ale czemu pan odchodzi? Mówi pan, że zmiany, nie zmiany. Jednak zmiany nie zawsze są dobre, wręcz często są złe, jak choćby nowa Coca była zmianą i porażką. Co jest nowa Coca? New Coke, to wiesz, do picia. Na początku lat 90. Okej. Koniec lat 80. Wiele takich przypadków. Okay, czyli jest jeden. I wiele innych. Ale bardzo taki, tak, bardzo z naszego kręgu kulturowego przykład, który każdy zrozumie, nie? New Coke. Ja nie znam na przykład. A może nie jestem z tego kręgu. Musiało bardzo zaboleć pytającego ta kola. Serdecznie Coca. Pana pozdrawiam. Ja również pozdrawiam pana, panie Łukaszu. No, ja jakby nie zmieniam tutaj narracji wcale. Ja lubię zmiany generalnie. Uważam, że nie można się zasiedzieć po prostu w jednym miejscu i robiąc tę samą rzecz za długo, bo wpada się w monotonię i rutynę i mam wrażenie, że na jakimś etapie już tak troszkę było ze mną, i jeśli chodzi o właśnie nagrywanie w napisach. Jakby dalej bardzo myślę pozytywnie będę podchodził do jakichkolwiek propozycji nagrywania razem. Po prostu no, myślę, że w tym układzie, w jakim działo do tej pory, no mówię, już stało się to troszkę zbyt rutynowe i chętnie coś chciałem zmienić po prostu w swoim życiu. Więc to naprawdę, no nie wiem, może to się... Wiem, że są osoby, które nie lubią zmian, albo które wręcz unikają zmian, albo jak jest tak, jak jest, no to dobrze i nie zmieniajmy. Dobrze jest, jak jest, Roxana Węgiel. Tak, ale no ja lubię po prostu, jak cały czas się coś dzieje, cały czas się trzeba przystosowywać do jakichś nowych rzeczy, nowego, nie wiem, nowej sytuacji i... W związku z tym też ta zmiana. No, dobra. Czy to ostatnie pytanie? No chyba tak. Przed odświeżeniem. Chyba tak. Znaczy tak, proponuję zrobić tak, że po prostu odświeżymy, zobaczymy, jak jest jakieś naglące pytanko, to jeszcze odpowiemy, jak nie, no to kilka chyba takich szybkich super czatów no, też. No, dobra. Więc tak, Ben 10 tysięcy.
Nie wiem, czy wolno mi zapytać, ale o co chodzi z dramą z Julianem? Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu wielcy przyjaciele, Łukasz Radek i Julian, nagrywali razem, trzymając się za ręce. To była ta wielka trójka. Łukasz, Radek i Julian. Tak, przyjaciele na zawsze. Kto by pomyślał? A teraz nagle się urwał. Znaczy, kto się urwał? Julian z choinki, to jest moja interpretacja. Okay. Okej, to jest drugie pytanie. Znaczy okej, no dobra, jeśli drama się zrobiła publiczna, bo Ilan sam się w nią zaangażował na Twitterze, to mogę się odnieść w sumie. No, znaczy tak, prawda jest, to jest totalnie prawda, że nagrywaliśmy kiedyś materiały z Ilanem, tak po koleżeńsku, bo głównie Ilana znaliśmy przez Radka, bo był kolegą Radka i jednocześnie też my się z nim zapoznaliśmy. Więc z racji tego, że Julian miał kanał i był zwykle bardzo entuzjastycznie nastawiony do nagrywania czegokolwiek, no to nagrywaliśmy razem. Natomiast potem, powiedzmy, prywatne stosunki się zepsuły na tyle, że ten kontakt się zerwał. Generalnie uważam, że Julian jest osobą, która, no nie wiem, jakby to ująć. Julian jest wyjątkowo fałszywą osobą, której osobiście po prostu nie lubię i dlatego nie planuję ani z nim czegokolwiek nagrywać jeszcze, ani kiedykolwiek mieć jakichkolwiek prywatnych stosunków. Więc tyle, jeśli chodzi o tą. A przy okazji uważam jego content za mocno szkodliwy i niskiej jakości, więc parę razy się do tego odnosiłem, już nie zamierzam, więc no, kończąc ten temat, to chyba tyle, co mogę powiedzieć. No, to grubo. Będą cytować tutaj pierwszy raz szczerze internet na naszej antenie. Same dramy dzisiaj. No, Łukasz rozwiązał worek, nie? Wszyscy. Może Radka super przesterowuje. Troszeczkę ciszej. Musimy chyba... Nie no, słuchajcie, no, jak miał być szczerze, no to jest szczerze. No. No, ja wam powiem tak, ja się nigdy publicznie nie wypowiadałam. Ja się rzadko generalnie wypowiadam na czyjś temat, jeśli nie mam do powiedzenia czegoś pozytywnego. Nawet jeśli ktoś zapyta, no bo... Tak, wiecie, zwłaszcza jeśli właśnie to nie jest osoba publiczna, jakiś tam, nie wiem, polityk, piosenkarz, tylko to jest no, po prostu zwykła osoba, która robi coś na YouTubie, ale no, po ostatniej dramie na Twitterze mam do powiedzenia tylko tyle, że Julian jest małym chujkiem i że mam nadzieję, że wszyscy, którzy pytali, czują się w końcu usatysfakcjonowani odpowiedzią. No. Okej, okay, zostawiłem moment na, jeśli ktoś chciałby coś dodać, jeśli nie, no to w takim razie odświeżmy pytanka i lecimy dalej. Właśnie, były superchaty jeszcze. Jestem na Michniewiczu superchat, tam się Remig już nie może doczekać. Już. Okej. Okay, To było. Zapomniałem napisać. Haha, wielkie pozdrowienia. A, okej, Patryka nie było. Patryk Budek. Zapomniałem napisać. Haha, wielkie pozdrowienia dla wszystkich i F dla Łukasza. Mam nadzieję, że to nie jest fuck. Oglądam was od czasów Comics Weekly i powodzenia w dalszych projektach. No, Patryk wcześniej nam wysłał tipa bez komentarza, więc tutaj chciał zrobić update. Darax Ryksys. Nie zapomnę chwili odkrycia kanału Łukasza, potem Comics Weekly. Staliście się moją inspiracją i dzięki wam odkryłem moją pasję. Dziękuję wam. O, jest to bardzo miło. I wiecie, no, pamiętam, że ludzie płakali też po Comics Weekly i... Dalej płaczą niektórzy, co ty mówisz, płakali? To dziś mamy pytania o to, czy wróci na przykład teraz z jakiegoś powodu, kiedy Łukasz odchodzi, nagle wróci Comics Weekly. No bo to Łukasz bo to tak go działa, powoł, wiecie, wiadomo. Jedno z drugim. Tak jak mój ulubiony komentarz, czyli Łukasz odchodzi i cyk, miejsce dla Adama, bo wiecie, Łukasz zajmował mu miejsce w kadrze. Adam, chcieliśmy tak, jakoś docisnąć, ale jakoś tak nigdy się nie mieścił z Łukaszem, więc jak Łukasz wyleci, to będzie miejsce. Ja słyszałam pewne plotki w tej kwestii, więc myślę, że kolejny tutaj taka, wiecie, plotka, która w naszej społeczności będzie rozbrzmiewać, to właśnie, że Łukasz i Adam teraz się nienawidzą, bo jak Adam jest, to Łukasza nie ma i odwrotnie, więc zobaczymy. Tak, chciałem tylko teraz powiedzieć, że Adam jest absolutnie wspaniałą osobą i mimo, że nie nagrywamy razem, to bardzo tęsknię. Ale to z Pawłem... Zapraszamy do sesji naszych spalmy, to tam jest Adam w każdym odcinku. Będę wpadł na przerwę. Mówię to zarówno do Łukasza, jak i do widzów, którzy by chcieli więcej Adama. Ale to z Pawłem też się musicie nienawidzieć, bo to też tak. Paweł i Adam mają team anty-Łukasz i generalnie to tak... Albo to, no to nie da się pogodzić. Teraz wiesz, jak się pojawi Paweł, jak ci odcinku, że coś to będzie. Kurwa, znowu opydo, nie?
No, ja myślałam, że Paweł i Oskar się nienawidzą, po prostu dla pieniędzy robią razem kanał. Tak, tak. No bo, ale tak prywatnie to się nienawidzą, nie? Ale z Łukaszem to nawet widać dla pieniędzy by nie mógł. Słuchajcie, zrobię jeszcze mały update, bo tutaj ktoś pisze, że o nie, to ja subskrybuję Juliana. Słuchajcie, nie nawołuję do tego, okej? Okay? Jakby mój stosunek do jakiejś osoby to jest tylko i wyłącznie mój prywatny stosunek na bazie moich osobistych relacji z daną osobą. Nie widzę absolutnie powodu, dla którego ktokolwiek miałby odsubskrybować jakiegoś twórcę ze względu na to, że usłyszał o nim jakieś rzeczy od osoby trzeciej, czyli w tym wypadku mnie. No, więc żeby nie było. Dobra, to teraz segment Comics Weekly. Co sądzicie o doniesieniach, a propos tego, co Comics Weekly. Co sądzicie o doniesieniach, że DC ma uśmiercić całe Justice League? Czy jest szansa, że za szybko ich nie przywrócą? To jest ten moment w roku, kiedy trzeba wszystko zabić. Dokładnie, popatrzyłem na tego newsa, aha, to już czas. I tyle. Ale poczekajmy 2 miesiące, Spidermana będą zabijać, nie? Wtedy. A chociaż nie, on teraz leży w szpitalu, nie? Nie, on teraz się dopiero wraca. Aha, to go zabi to za 3 miesiące jakieś. Nie, daj mu rok. Co raz w roku się przynajmniej wyłącza bohatera. Ja w ogóle na to nie czekam, mam to zupełnie w dupie. Co będzie historia? Szczerze mówiąc, nawet nie czytam nic związanego z tymi postaciami. Czytam Nightwinga, czytam Robina, czytam teraz Jasona Todda z jego Task Force Z. To są te wszystkie postacie obok, które mi się fajnie czyta i mnie to kompletnie... Nie, wiesz, chociaż czytam trochę DC, jakby nie patrzeć ostatnio, to mnie to kompletnie minie. Ja też, ja wiesz, ja w ogóle teraz patrzę głównie na autorów, nie na postacie, które lubię, nie ten, tylko patrzę na autora, bo wtedy wiem, czego mogę się spodziewać, nie? Jak mówię, ten Justice League mnie w ogóle nie zachęca czymkolwiek, żebym to czytał, a na przykład taki Nightwing jest fantastyczny, nie? Taki Superman, Son of Kal-El, też jest znakomity, nie? Tak, Rosenberg, Tom Taylor, czy Jed McKay ostatnio w tytułach Spider-Manowych, który na przykład pisał serię z Black Cat, nie? I teraz normalnie bym nie czytał serii. Tak, normalnie bym nie czytał serii z Black Cat, ale to jest świetny scenarzysta, który potrafi mi to sprzedać, nie? Ja nie muszę czytać Justice League tylko dlatego, że to jest Justice League, muszę wszystko czytać Justice League, nie? I to, bo mi wszyscy zabiją... Avengers nie czytam od dawna, więc... Obejdzie. Ale nie, Avengers akurat czytam, bo Aaron cały czas coś, ale to się rozlazło, to jest prawda. Ja na tym etapie z Moon Knightem porzuciłem to w cholerę, to było nudne. No, ale nie czekam, że mi tam zapowiedzą, że kogoś zabijają. Ale wiesz co, Jed McKay teraz pisał Śmierć Doktora Strange'a, nie? Tą miniserię, Doktor Strange. Ej, ale wiesz, że jest naprawdę okej. Okay. Jest tak dobrze napisana, z fajnym mykiem fabularnym i czekam na tą serię teraz, że Clea ma być tą. Czy ma Kenny przy Moon Knight teraz przypadkiem? Też. Nie, Zabuja. Nie. Ty mylisz ze... Czekaj. Nie, Moon Knighta pisze Jed McKay. Jedno pisze Jed McKay pisze Moon Knighta, a Zeb Wells pisze Black Cat. Nie. Jed McKay też pisze Black Cat. To co pisze? Tak, ten sam. Jed McKay nie pisze. Ja czytam, by the way, zacząłem czytać nowe tego Moon Knighta jego, jeszcze nie nadrobiłem go całego, ale jest fantastyczny. Tego potrzebuję po moim Moon Knightie i jest spoko. Okej, okay, Zeb Wells już wiem, pisze She-Hulk obecną. To pisze ta Rainbow Rowell, ta od Young Adult, tych książek, nie? Całkiem sprawnie napisane. Nie czytałem już, whatever. No. Ale będzie odcinek o komiksach, bo ja ostatnio nadrobiłem, Oscar ma nadrobione, więc pewnie będzie coś o nowościach, nie? A tutaj jeszcze Darax pisze, że ja właśnie miałem czytać Mary Jane, Black Cat, super. Beyond. To jest genialny komiks. To jest tak dobra historia, nie? I też tego nie chciałem czytać, mówię za jakieś odrzuty znowu tej serii, której nie chcę czytać. Ja wrzuciłem jeden kadr. Tak. I ja mówię, dobra, czytam. Wow, super. To jest dobre pytanie od Karola Kapu. Czy skoro Łukasz odszedł, to czy Oskar i Radek dalej mają nagrywać mocne materiały? Tak, teraz Tomasz Sekielski dalej będzie... będą nagrywać mocne materiały. Następnym, teraz gościnie Tomasz Sekielski w następnym odcinku i będziemy gadać o Spider-Manie nowym. Tak. Mocne materiały. Tak, a później Patryk Wega. Mocne materiały. W sensie to są takie... Nie wiem, ty nam powiedz, to jak ty odchodzisz, to jest pytanie, czy będą dalej, więc... Ty powiedz, co to znaczy. No, czy zabierasz ze sobą mocne materiały? Zabierasz ze sobą moc. mi to samo przychodziło, nie? Więc... Może Łukasz jest Jedi i zabiera ze sobą moc, nie wiem. Wydaje mi się, że może chodzi o jakieś kontrowersyjne materiały. Nie wiem, że opinia jest kontrowersyjna, nie wiem, bo wszystkim się podoba nowy Spider-Man, a wam nie. Może o to chodzi, ale zgaduję. A może chodzi o to, że mocne to dobre?
No to ja myślę, że jak Łukasz odejdzie, to już po prostu nie, nikt to już nie nagrał, nie zebrał. Nigdy nie nagraliśmy pół dobrego materiału, więc... Po prostu tylko te, w których był Łukasz, były dobre. To jest tak jak, wiecie, to jest tak jak, nie wiem, jakiś zespół się rozpada, nie? I później wokalista stwierdza, dobra, to ja zakładam swój zespół, bo nie potrzebuję tych tutaj typów. A tam ci stwierdzają, dobra, bo też nie potrzebują, znajdziemy nowego wokalistę, nie? I potem mówisz się okazuje... o łzach? No o każdym zespole w historii świata. I potem się okazuje, że najlepiej to było, jak jednak byli razem. I jest smutno. Więc miejmy nadzieję, że tak będzie tym razem. Dobra, Radku, czy widziałeś anime Demon Slayer? Polecam. To Martina Morgan pisze. Nie, jeszcze nie widziałem. Cały czas mam na liście, żeby zobaczyć w końcu. I tak czekam. Dzisiaj zobaczę pierwszy odcinek. O. Igor Kłosek. Wasz ulubiony zespół rockowy anglojęzyczny. O, to mam. Queen. Nikt później, nikt wcześniej nie był tak dobry. Nie mam ulubionego zespołu. Po prostu mogę powiedzieć. Mógłbym, to się zmienia w każdym miesiącu albo, nie wiem, coś mnie... Nagle stwierdzam, muszę odpalić całą płytę. Okej, przesłucham, koniec. Potem przez rok nie słucham. Nie wiem. Nie, nie Beatlesi, oni wszystko Oskar, robili. Podpowiemy ci. Imagine Dragons, nie? Najlepszy zespół, najlepszy. To jest najlepszy, ja znam ich może 3 piosenki, ale okej, dalej. Pamiętajcie, jestem największym fanem. Mniej więcej. Myślę, że miałem w ogóle 3, tylko że... Jak usłyszysz inną, to będziesz słyszał to samo. W brzmieniu to ze 3, nie? No, tak. Ja bym powiedział ACDC. Ale ja wolę z Brianem Johnsonem, ten od Back in Black. I mam duży sentyment. To mnie Beatlesi i The Who. Albo Beach Boys. Albo Beach Boys. O, ten... Pet Sounds. Pet Sounds, to jest najlepsza płyta w historii. No. Co tam się zadziało? Do dzisiaj tego ludzie nie ogarną jeszcze przez 100 lat. Nie? Jak to mogło powstać i to wszystkie połączenie z wszystkiego z wszystkim. Jeżeli mam powiedzieć, jaki zespół, do którego najczęściej wracałem przez lata, od lat 90., to byłoby Foo Fighters prawdopodobnie. Zespół, do którego najczęściej miałem powroty do słuchania. Musisz mi puścić sprzyjających okolicznościach, bo... No kiedyś puściłem, powiedziałeś, że to jakieś dzięki z obory, więc... A, no to jak już mi puściłeś i tak powiedziałam, to chyba już nie warto próbować. Ale no nie wiem. Dźwięki z obory, jestem dumna z siebie. Ale no, no nie da się ukryć, że ty mi poleciłeś dużo tej najlepszej muzyki, jak Pitbull. No to... No, jak może, Jason Derulo, może to do, wszystko twoje odkrycia. Może i dobić, bo się w takim razie przekonam. Zobaczymy. Wyczyszczą trochę. Albo Pitbulla. Jaka jest wasza ulubiona piosenka? Pitbulla, Jasona Derulo, Britney Spears i Pedro Santany. Ulubiony reality show, ulubiona sowa, ulubiony smak lodów. O Jezu, mam odpowiedź na wszystko. Tak, jakby szkoda, że nie nagrali razem żadnej piosenki ci wszyscy wykonawcy, zwłaszcza Pedro Santana. Okej, zacznijmy od Pedro. Pedro oczywiście najlepszy cover Opa Opa. Klasyk. I wszyscy znają, wszyscy razem mogą śpiewać Opa Opa, Opa. To jest dobry kawałek. No. Ja minam mi sutro, pa, opa. Nie wiem, czy tworzy coś od tamtej pory, bo w sumie niestety nie zaproszono go na Sylwestra w tym roku, ale może w sumie sprawdzę. No jeśli chodzi o Pitbulla, to International Love bardzo, totalnie. Jakby tam są takie fragmenty tekstu, które przeszły do historii muzyki. Jeśli chodzi o Jasona Derulo, to oczywiście Trumpets. A jeśli chodzi o Britney Spears, myślę, że tak z sentymentu to Oops, I Did It Again. No dobra, to co, ty chcesz teraz piosenki, dobrze, potem dalej. Dobrze, uwielbiam piosenkę Pitbulla, Timber. Timber super też, tak. Ma bardzo taki playful tekst, podoba mi się. I tutaj tam jest Kesha w uborze i kury są, więc to szanuję. W pierwszym sezonie Stargirl jeden ze złoczyńców słuchał właśnie Timber. Czemu był złoczyńcą, dziwno. No, był takim typem, który siedział tylko przy komputerze, hakował i był taki obleśny, bo jak szedł na przykład, to jak jadł coś, to wyrzucał papierki na ziemię. I był taki. Co ciekawe, jak słuchał tak Timber. Na tym pierwszym etapie kariery, no. Ale co ciekawe, jak słuchał Timber, to z tyłu przeszedł Pitbull, wiesz, tanecznym krokiem, bo zawsze musi być, jak ktoś słucha. Jak hakował, to jest jak ten, on był hakerem, więc jak hakował... Jak Bloody Mary, nie? Ale nie żartuję, dokładnie jest jak on sobie, wiecie, hakuje jak to w tych i sobie słucha, więc w rytm muzyki hakuje. A propos hakowania, nie wiem, czy pamiętacie pierwszego Matrixa, tam jest taki łysy typ, który tam ich zdradza, on wygląda jak Pitbull, to powinien być Pitbull. Tak. No, Jason Derulo, to też Trumpets, to jest mój ulubiony kawałek, bo on ma takie cudowne metafory, nie? Że podmiot liryczny się zastanawia, czy to dziwne, że jak myśli o swojej dziewczynie, to mu się przypominają jakieś celebrytki i wykonawcy muzyki, że... Słyszę dźwięki. Czy to dziwne, że jak widzę twoją dupę, to
myślę o piosence Katy Perry, coś takiego. I jest słyszę dźwięki trąbek, tak. Tak, i słyszę dźwięki trąbek. Jak jest dziewczyną, są na sam i się dobierają do siebie, to słyszy trąbki. Coś wydaje się koszmarem, na dobrą sprawę, ale Jason Derulo to jest bardzo romantyczne, więc super. No, jest z tych nowych jego rzeczy. Ja bardzo lubię też Savage Love, bo jest takie bardzo wpadające w ucho. No, Britney Spears, Womanizer, to jest kurna najlepszy utwór popowy chyba ever. I nie miałem nigdy okazji posłuchać wykonania Britney Spears na żywo, ale kiedyś jak byłem na openerze, to była Lily Allen i wykonywała cover tego i kurna orał ziemię, po prostu super. No, ale to był dobry etap ogólnie w karierze Britney Spears, chyba najlepszy. Robiony reality show. No. Toxic jeszcze był super. No Toxic, u mnie najlepszy. Ja w ogóle tę wcześniejszą Britney, bo taka niewinna i w ogóle. Nie, Toxic to był ten moment. No Toxic jeszcze tak, jeszcze właśnie ta płyta, gdzie był Toxic tak, ale później jakoś już tak odbiłam. Później zaczęła się dobra muzyka dopiero. Nie, później był ten kawałek z Will.i.amem, który był kurwa najgorszą rzeczą na później, świecie. On był później już. No tak, i to... Ale każdy kawałek z Will.i.amem jest najgorszy na świecie, więc... A to akurat prawda. A ja też tylko dodam, że Pitbull to Ocean to Ocean cały czas. O, no w sumie tak, tak. To no. Jest najlepszy film i najlepszy wykonawca razem. To... Ulubiony reality show? Eks na plaży. U mnie cały czas pierwszy Big Brother był taki najbardziej swojski i to, że wygrał go Janusz Dzięcioł, to jest najlepsza rzecz w historii świata. Że ten chłop, ten to prosty chłop. Podsumowanie Polski, jakie tylko mogłeś mieć. Tak. Wiesz, wszystko, picia lato, wychodzi, gra na gitarze, nie? Tutaj jest ten ich Michał Milowicz tam był, nie? Tam wszyscy gdzieś biegają, Klaudiusz, super, nie? Ten. Pamiętacie romans Karoliny i Grzegorza? Tak. I jeszcze ten to nam na motorze. Jak się nazywał? Mam nadzieję, że są. Nie są. Jak się nazywał ten typ na motorze, co jeździł? Gulczas. Gulczas. Tak, Gulczas został swój film, nie? I w ogóle. A tutaj Janusz Dzięcioł gdzieś tam bokiem się przeciskał, nie? I wygrał wszystko. To było najlepsze. Tak, to jeżeli myślałeś o tym, jak wygląda dzisiaj Polska, to myślałeś Janusz Dzięcioł. No, wyglądała twarz tak, Polski, taka że Polacy, wiesz, można szaleć, może być trochę tego świata, ale wygrał nasz, nie? Tak, totalnie. Wygrał spokój. To zawsze było tak piękne i tak cieplutkie, że o... Kurde, nie wiem, jak z tym reality show. Nie wiem, czy oglądaliśmy jakieś głupi reality show? Super był ten z fryzjerami, ten taki, co było jak Top Model z fryzjerami. A, że ludzie ze sobą rywalizowali. No, to było super. Nie pamiętam, tylko dwa sezony niestety powstały. No, to było potem fajne. Skończyli się fryzjerzy z potencjałem w Polsce. Było takie fajne, że było takie starcie takich fryzjerów, którzy byli faktycznie, mieli takie ambicje, żeby być takimi artystami tak naprawdę, nie? I wiesz, nie ciąć w bardziej, nie wiem. Ciąć ludzi do pokazów mody czy coś, a po drugiej stronie byli wszyscy ludzie, którzy po prostu no, chcieli ciąć ludzi, no tam robić im fryzury modne i tak dalej i to się tak ścierało się fajnie. Ulubiona sowa, puszczyk zwyczajny, tak, puszczyk, to mój ulubiony rodzaj sowy. Są najbardziej takie puchate, chociaż suweczki są jeszcze fajne. No, ja bym powiedziała, że bubo. Dzisiaj piłem piwo z sową. To jest Eagle Owl Polish Deepa. Eagle Owl to jest puchacz. Puchacz, czyli bubo po łacinie. Moją ulubioną sową jest oczywiście klasik bubo. Ale jeśli chodzi o gatunek sowy, no to my ostatnio oglądamy taki kanał, gdzie w Wielkiej Brytanii, nie wiem w którym konkretnie regionie, chyba to jest w Yorku, mieszka taki pan, który ma taką dużą farmę, posiadłość i generalnie opiekuje się tym leśnym życiem z okolicy i na przykład buduje z takich, wiecie, kawałków drzewa, które odpadły, buduje takie dziuple czy budki, czy do budówki, do drzew, między innymi właśnie dla sów i potem tam są takie małe kamerki zamontowane i jest cały czas stream, gdzie można patrzeć, co robią sowy, no i on też co jakiś czas wrzuca taki skondensowany film, że na przykład u tej konkretnej sowy wydarzyło się to i to i to jest super wholesome, to jest, nie wiem, nasza ulubiona rzecz teraz, więc to są totalnie moje ulubione sowy i bardzo lubię płomykówki, bo mam główki w kształcie serduszek i tak się ślicznie uśmiechają, tak jakby jak mam takie zamknięte oczka, to wygląda, jakby się uśmiechały. I tam są takie dwie sowy, które są parą już od poprzedniego sezonu i to moje ulubione sowy. No i jest stream właśnie, gdzie co czas się siedzą. Ale tam są takie dwie buły w tej dziupli koło siebie. No i śpią na jednej nodze, bo sowy śpią na jednej nodze, żeby mniej oddawać ciepła i to wygląda śmiesznie. No ale najbardziej lubię puszczyki, bo puszczyki mają fajne zwyczaje takie, jeśli chodzi o ich pisklęta, które dorastają. Bo zazwyczaj jest tak, że jak
te pisklęta sów dorastają, no to w którymś na jakimś etapie wylatują z gniazda, uczą się latać i tak dalej. A z puszczykami jest tak, że one wyłażą z tego gniazda i zanim jeszcze nauczą się latać, to już sobie łażą wszędzie. Rzucają z gałęzi na gałęzi. I łażą sobie po gałęziach. Czasem jak spadną z gałęzi, no to muszą wleźć na drzewo. Po prostu włażą tak bez użycia, bez latania. Po prostu drapują się tymi swoimi pazurkami i dziobami. To wygląda przekomicznie. No i tak łażą po tych drzewach, aż w końcu się nie muszą latać. To jest super. Podoba mi się, Jarosław pyta, czy parasów to Związek Sowiecki. uwielbiam. I na koniec ulubiony smak lodów. Pistacjowy. Miętowe. Sorbet truskawkowy. Kurczę. Tak jeden? No to ja lubię tak masę, jeden, ale... Tak jeden to chyba słony powiedzieć... karmel, jakbym miała jeden. Powiedzieć. No tak, to niech tak. Będzie słony karmel. No. No dobra. Ja tylko dodam szybko jedną rzecz, że jak mówiłem o tym BDR-ze, jak był film Gulczas, kiedyś Zygmunt Kałużyński powiedział, że każdy film ma jedną scenę, którą będzie zawsze pamiętał, nie? Nawet w tych najgorszych filmach znajdziesz jedną, dwie sceny, które są naprawdę dobre i w Gulczasie jest scena z Dariuszem, to jest Czekając na Godota, gdzie Jerzy Gruza cały czas mówi, że Dariusz jedzie, to już na pewno Dariusz, to Dariusz, nie? I to cały czas są przebitki na jego synem, tego ojca, nie? To jest arcydzieło. Pamiętam, że jak to oglądałem, jak byłem mały, gdzie ten film dopiero co wyszedł, no i to już wtedy było wiadomo, że ten film jest zły, nie? Ogólnie całość. I, no ale tam ludzie się śmiali trochę, że no te gwiazdy Reddish o coś tam próbują grać, nie? Jakieś tam postacie się wcielają. I pamiętam, że za chuja nie rozumiałem tego gagu w ogóle, który się przez cały film przewija i mnie strasznie wkurwia, bo nie wiedziałem, o co chodzi. I to się nie wydawało śmieszne. Aż potem parę lat tak właśnie do tego wróciłem i kurde, jest naprawdę jedyna dobra rzecz. Tak, ten film jest straszny, ale ten żart jest fantastyczny. To jest ciekawe z Nagodota, nie? Wiesz, że... Dariusz gdzieś tam, może będzie, może przyjdzie. To jest Dariusz, to na pewno Dariusz. To jest Dariusz jest, on miał tu być już teraz. To na pewno Dariusz. Czy to Dariusz? Tylko, a wiesz, tam jest w ogóle dramat rodziny, że tego syna już tam nawalonego wciska do domu, nie, i poczekaj, tam Dariusz przyjedzie, nie? To załatwimy, nie? I siedzę na końcu w tej zimie i Dariusz będzie, Dariusz. Kocham. Są dwa superczaty od Remigiusza Chmielowskiego. Oba dotyczą dokładnie tego samego. Przeczytam oba. Radku, co powiesz o kreacji Rasputina w Kingsman? I jest KS, więc tak się zastanawiam, o co chodzi. I drugie pytanie. Radku, proszę o kilka słów na temat Rasputina w Kingsman. O kurczę. Nie, Rasputin jest super, bo jest bardzo kingsmanowym elementem w tym filmie, który nie ma aż tak dużo elementów kingsmanowych, co jest też dobre, bo dwójka kingsmanów była jaka była i ciężko do niej wrócić w jakikolwiek sposób, już w kinie była męcząca. Ale ten Rasputin jest taki bardzo w tym stylu, bo to jest gość, który tanecznie walczy, ten Rhys Ilfans? Ilfans się nazywa, tak. Ilfans. Tak, tak. Fantastycznie gra tego Rasputina. Nasz Lizard. On jest taki, wiesz, on jest mega dziwny, to jest gość, który, wiesz, który cały czas jest takim mega przerysowanym Rasputinem i nawet nie wiedziałem, że go można w taki sposób pokazać, bo on tam cały czas, wiesz, wiemy, że Rasputin tam miał, wiesz, wiele kobiet i ten Rasputin cały czas mówi, że ruchać tylko każdego, chłopa, babę, nieważne, nie? To jest zabawne, to się wydaje złe na papierze, ale w ruchu i z tym aktorem jest naprawdę spoko, tylko to w ogóle średnio przystaje ogólnie do całego filmu, bo Matthew Vaughn wiedział, że w tym momencie ten film już nikogo nie obchodzi, więc postanowił zrobić w dużej części tego filmu swoją Dunkierkę, swoje 1917 i ten film jest naprawdę konkretną narracją antywojenną, ale do tego masz te rzeczy przylepione z Kingsmanów wcześniejsze, masz deklamację historii Europy z czasów I wojny światowej, jak to doszło do konfliktu, jak to wyglądało, bo oczywiście Amerykanie tego nie rozumieją, a to jest głównie do nich kierowane. I to jest takie właśnie pomieszanie z poplątaniem, a na koniec w ogóle dostaniemy Indiana Jonesa czystego, który jest naprawdę fajnie są sceny nakręcone akcji, ale to jest bardzo dziwny film. I ta scena z Putinem jest jedną z lepszych w tym filmie, tylko no, nie pasuje do całości filmu, nie? I to jest takie dziwne przez to. No to jest dziwny film. Polecam go zobaczyć na jakimś streamingu, bo do kina może być męczące. Ale ciekawy ten seans. I Rasputin super. Sailor Radom, na nową drogę. Powodzenia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I Marcin Hasulak. Pobawmy się w skojarzenia. Mówię RPG, myślę... Cholera, znowu nie pogramy za długo w Destiny. Bo w środę gra się w RPG. Nie no, spalmy to. No come on. No w tym momencie w sumie głównie tak. Chyba, znaczy wiadomo, kontekst jest królem. Zależy, nie wiem, kto by powiedział, czy kiedy bym to pomyślała, czy cokolwiek. Więc no jeśli o komputerowych, no to Baldur's Gate. Pewnie też. Pierwsze skojarzenie z jakiegoś powodu.
Już nie wiem. Planscape? Ja wolę Planscape, ale jak ktoś mi mówi pierwsze skojarzenie, to tak, to będzie Baldur's Gate. Nie, to miała Planscape. On był taki imersyjny bardzo i właśnie w stylu tym narracyjnym. No, u mnie Planscape będzie. No, takie kurczę, jakie przemyślenia. Okej, znaczy tak, mamy jeszcze dużo, dużo pytań, które przyszły po czasie. Żartujesz. Więc... Znaczy jak na nie dziś nie odpowiemy, to już na nie nigdy nie odpowiemy. Nie no, tutaj one miały być do 45, więc one nie przyszły po czasie, patrząc na godziny, tylko niektóre przyszły po czasie. Te ostatnie 10 przyszły po czasie. Tylko 10. Wow, okej. Okay. No to te po czasie można zrobić rapid fire. Ile bym radę zrobić w takim razie. Słuchajcie, no to może po prostu spróbujemy się... Dzisiaj przez was nie pogramy w Destiny. Spróbujemy się w miarę streszczać, nie? To jest ten moment, kiedy zaczniemy odpowiadać konkretnie chyba na pytania, bo inaczej będziemy się... Zróbmy normalnie te, które przyszły miarowo, a te, które są po czasie, można zrobić rapid fire, po prostu tak, nie, albo tak, nie, sami na nie odpowiecie, będziecie wymyślać nasze odpowiedzi. Dobra, to lecimy tak. Co uważacie o miodowych latach? Tutaj nie ma autora. Znaczy, to pytanie nie ma autora. Jednym z najlepszych polskich sitcomów. To samo ze Światem według kiepskich. Ogólnie uwielbiam to, jak w kiepskich operują z równym niskim, wysokim oraz popkulturowym humorem. Nawiązania, przeinaczenia celowe, te długie dialogi o niczym i wszystkim. Moja odpowiedź to nie. Znaczy, jeśli chodzi o miodowe lata, no jest tym urok, ale no, czuć, że to jest format sprzed na pół wieku zakupiony. I to już było kulturowe artefakty. Jak wychodziło, więc... No, no ale to się śmiesznie ogląda dzisiaj właśnie jako ten taki artefakt sprzed ilu, dwóch dekad? Czy, no. Nie wiem. No. Ale natomiast jeśli chodzi o Świat według kiepskich, no to wiadomo, tych odcinków kiepskich jest tak dużo, że no, trudno mówić o tym serialu tak całościowo, ale no, zgodzę się z tym, że bywały tam odcinki wybitne i takie, które... gdzie odniesienia do popkultury były tak dobrze osadzone w tym serialu, że to aż, no nie wiem, rzuca na kolana. Ale też były odcinki chujowe, mówmy się, i takie naprawdę no, kiepskie. Więc, no, ale to jest kwestia, to jest jednak... No, za długo, szybciej. To jest nie, no to jest cecha tych jednak seriali, które trwają tak długo i mają tak dużo odcinków, no że nie da rady utrzymać jednego poziomu. Ale zgodzę się w tym, że nie ma co tych kiepskich skreślać od razu, tam były naprawdę dobry moment. Bawiło mnie, jak byłem w podstawówce. To jest wszystko, co mam do powiedzenia. I to tylko no, kiepscy, bo... Tam są momenty, tam są rzeczy, których nie kumam, jak byłem mały, a... No, Oskar kumał. Idziemy dalej. Wtedy bawiło. Potem to... Myślę, że to będzie pytanko dla mnie, do mnie i do Radka głównie, bo napisał do nas fryzjer. Czy kiedykolwiek wymieniliście z kimś 711 połączeń w ciągu 2 lat? Pozdro dla kumatych. Znam osobę, która wymieniła. Ja znam kogoś, kto miał tyle połączeń. I... O co chodzi w skrócie? W skrócie ogłoszono nowego selekcjonera reprezentacji Polski. A, nie, to już nie, sorry. Koniec sytuacji. Nie, to już nie ale chcę interesująca wiedzieć. Jest taka nie do końca piłkarska rzecz. Mianowicie to jest człowiek, który miał kontakty z tym człowiekiem o pseudonimie Fryzjer, który no, był... Mafiozem? Stał na samym szczycie, jeśli chodzi o sprzedawanie meczy, więc... I do dzisiaj się pan Czesław z tego nie wytłumaczył i na konferencji prasowej dzisiaj zadano chyba 2 pytania na ten temat i aż w końcu rzecznik prasowy powiedział, że nie, dobra, już o to nie pytajmy, tutaj przejdźmy do sportowych kwestii, więc generalnie jest... Czyli wszyscy mocny. Wiedzą. Wszyscy wiedzą. Jak zawsze, jak ze wszystkim w Polsce, no. Okay. Jak to wszystko takie, wiesz, ja myślę, że on strzałki po prostu puścił Fryzjerowi, żeby mu smutno nie było po tym, jak już został jak tam, wiesz, udupiony. Jak puścił jedną, to wygramy, jak dwie, to przegramy. Zamysowali pewnie, ej, a co tam w kiepskich? Albo kiedy masz... Oglądasz doktora House'a? Czy Fryzjer był chociaż fryzjerem? Nie. No, nie, właśnie nie. Pewnie upisał, wiesz, że widziałeś już tam nowy odcinek doktora House'a? Nie, no, ale generalnie jakbyście zapytali Siri, żebym pokazał Polskę, no to pokażą wam zatrudnienie jako selekcjonera gościa umoczonego w korupcję w środowisku piłkarskim. No, który dopiero co był trenerem Legii w ogóle, bo najwyraźniej nikomu to nie przeszkadza, że no. Ale wygrał z Zagłębiem Lubin. Pamiętam, tak. Rąbem w pomocy grał i to była jego innowacja szkoleniowa. Tak, tam chyba Niedzielan wtedy był jeszcze w Zagłębiu, nie? No, to był ten sezon, no. Dobrze, Moch pisze. Czy widzielibyście miejsce dla agenta Venoma w MCU? Jeśli tak, to jakbyście rozwiązali problem z odmienną interpretacją postaci Flasha w tym uniwersum, która trochę gryzie się z komiksową genezą agenta? Tego Flasha nie widzę. Nie, po prostu nie. Nie, to by musiała być jakaś inna postać, która jest jakoś powiązana z wojskiem, powinna, bo to jednak jest ważne w tym całym koncepcie agenta, nie? I to, co Flash tam przeżywał.
Wiesz, ten flash by mógł kiedyś dorosnąć może do tego poziomu, nie? Jakby coś znaczy, przeżył, jakby, nie? Jakby jakiś porządny reżyser się zabrał i wziął tego flasha i zrobił mu cały dramat wojenny i nagle by ten typ może byłby świetny, no tak, dlatego i by o tym wrócił, mówię, no. I byłby weteranem wojennym i faktycznie by go odmienili, to może byłaby fantastyczna historia. Nie wierzę, że MCU na tym etapie jest w stanie zrobić z tą postacią coś innego niż Beckowa historyjka. O, jest moim kolegą czy coś tam. Kurde, ale to by były jaja, nie? Znaczy miałby Marvel jaja. To pewnie, Disney, gdyby nagle go jakby, wiesz, jakby nagle kilka lat później był następny film, że jednak Flash nie poszedł, tak, nie poszedł na studia, wiesz, poszedł do szkoły wojskowej, gdzieś tam pojechał, nie wierzę, wiesz. Nie wierzę, że się odważyliby, tak, za cholerę. Ja tu chcę przeczytać ważny update z czatu. Jarosław pisze, że fryzjer był fryzjerem z zawodu i miał zakład we Wronkach. A tak, więc... tak, miał. Ale no nikt go nie kojarzy się z tego, że był fryzjerem. Tak jest tego, w takim no, znaczeniu. Tak na niego był, mówią, to chyba wszyscy kojarzą. Można powiedzieć, że zajmował się na czymś innym. Tak, koszeniem pieniędzy. No i obcinaniem fryzjerów. Taki żarcik, kosmonaucik. Ktoś pisze o tych, że trzy sitcomy startowały razem, a ja pamiętam, że Graczykowie jeszcze byli chyba wtedy. O Jezu, to było kurwa chyba najgorsze, bo to było takie żadne już. Ja myślę, że Graczykowie są najlepszym reliktem tamtych czasów. Jak ktoś pamiętam, że chyba próbowaliśmy obejrzeć jeden odcinek i to był dokładnie ten sam odcinek, co jeden odcinek Miodowych Lat, gdzie dwie osoby, dwójka bohaterów czekała na jakąś wizytę i oczywiście każda osoba myślała, że przyszedł akurat ten drugi wizytant i jakieś niezręczności z tego wychodzi, bo oczywiście to były jakieś totalnie absurdalne sytuacje, gdzie jednocześnie czekali na, nie wiem, kuratora i włamywacza, czy coś, no wymyślam, ale och, humorek, śmiechu nie było końca. Ale wreszcie jakby Buła, więc... Czyli dostał swój serial, Buła i Spuła. Buła, no oczywiście, to najlepsza rzecz. Radek, czy widziałeś Halo Legends? Ja uwielbiam, zwłaszcza ten odcinek z żołnierzem, co stracił swoje człowieczeństwo. O kurwa, musiało być dobre. Jednak... Pod sam koniec życia na nowo został człowiekiem. A ja tam lubiłem odcinek BF. Book of Boba Fett. Mimo iż bez Boba. No jest BF, więc okay. N1 to mój ulubiony myśliwiec, Stadela, Halo, Lore i tak dalej. Nie, wiesz co, te lata temu oglądałem. Pamiętam, że wtedy było ok, całkiem spoko, ale ledwo co pamiętam dzisiaj, więc to nie miało takiej siły przebicia jak Animatrix, którego pamiętam konkretne odcinki, nie? Musiałem sobie przypomnieć. Pamiętam, że ładnie wyglądało. To ja się odniosę do Boby, bo pewnie jeszcze to omówimy, ale czytam w internecie i to znowu z Łukaszem jesteśmy na takiej Wozmando, gdzie wszyscy się jarali tym wszystkim cameo i tak dalej. Czyli w podobnym miejscu. To znaczy, my się jaramy tym, że Danny Trejo z Rancorem przyjeżdża i wiesz, jakieś świniaki gdzieś wychodzą i dwa potwory biją się jak z lat 60. A z tego, co czytam, to wszyscy mówią, że Boba chujowy i wreszcie dobry odcinek. Wreszcie się działy rzeczy. Wreszcie nie o nim. Wreszcie nie o nim w tym serialu. Wszędzie, gdzie czytam opinie, to opinie są takie, że Boba chujowy, ale to był jeden dobry odcinek. Ja jeśli mogę sobie zaspoilować, to kurwa, to nawet nie był dobry odcinek Mandaloriana. Kurwa, to było straszne. Po prostu... Ta pani Jezu, mechanik, ta komiczka była tak irytująca w tym odcinku. No, to było za długie, kurwa mać. A najgorsze to jest ten cały bit, który się dzieje u Mandalorian, u tej kurwa, tej, jak ona tam się nazywa, ta Armorer? Tak. Gdzie masz kurwa oglądanie tych pojebanych fanatyków, którzy cały czas pierdolą, że coś jest kredo i nagle... I Mando nagle chce przeprosić. No tak. Tu już nie jesteś Mandalorianiem, tak mówi nasze credo. A czy mogę coś zrobić, żeby może być znowu Mandalorianiem? No musisz coś tam gdzieś się wykąpać w jakichś kurwa źródłach pod ziemią, coś tam. Tak mówi nasze credo, nie? Kurwa, macie, idźcie w pizdubie. Nie straszcie mnie. To jeszcze bardziej zaczyna ten serial, który był średni, ale przynajmniej to, co zgadzaliśmy się, przynajmniej on był fajny o tym, że Mando odrzuca swoje credo powoli, bo widzi, jakie ono jest bez sensu. Tutaj Mando wraca z podczulonym ogonem i mówi, ale jak mogę odpokutować, że zdjąłem hełm? Nie straszcie mnie. Ja te cztery odcinki tak męczyłem tego Boba Fetta. A nam się te odcinki w miarę podobały. O matko, ja słyszałem i wiesz, w ogóle napisałem po tym czwartym odcinku tam na Twitterze, nie, że to jest kurczę nudne, wlecze się w same powtarzalne, no. Nic się nam nie podoba, nie? I nagle ktoś mnie zwołał, a poczekaj na piąty odcinek. Fuck, co tam się musi dziać? No piąty może ci się spodoba. Większości ludzi. No zobaczy, nie, się nie Jezu, podobały, nie. A piąty tak. Tylko my tutaj. To jest takie męczenie Buły. A co ten serial?
Ale będę teraz na tym piątym, szóstym odcinku, to coś powiem więcej. Mandrygo, tam będzie miejsce. Na Tatooine totalnie PKS do Edloga, no kurwa. Nasze ulubione motywy to był Boba u Tuskenów. My to chwaliliśmy ciągle. O Jezu, wróćmy no, do jak Boba dostał psychodeliczną jaszczurkę do nosa. O, najlepsza rzecz. I poszedł i drzewo na pustyni znalazł. No i potem nie wiedział, czy to drzewo, to jak on nie znalazł. Zero dialogów, kurwa, no idealnie. Idealne, to było i to było takie powolutku, To był fajny motyw, ale on trwał ile? 6 sekund? On wciągnął ten był... on u tych Tuskenów siedział kilka odcinków. Gdzie? W tej głowie? Nie, u Tuskenów, wszystko u Tuskenów ale tak, u Tuskenów, ale ja mówię samym tym robalem, nie? Ale to też było takie bezpieczne w stylu tych disneyowskich rzeczy, nie? Że o, tutaj będzie teraz zjazd na tym i w ogóle 6 sekund, o, już wraca z tą kłodem. Ja mówię, kurde, a wy mi mówiliście, że tam będzie zjazd jakiś. Jaszczurka mu wesło szła do, no, nieważne. No, to trwało minutę, no, to był taki stracony potencjał na coś fajnego, żeby pokazać jakieś nie, naprawdę jazdy. Nie. A tu już wracam z kijakiem. Dzień trzeci dobry. Odcinek był najlepszy. Fajnie, w piątym dostaniesz Mandaloriana, będzie super. Okej, okay, dobra. Axel Pierdonzo. Tego potrzebowałem dzisiaj. Cześć, czytaliście najnowszy komiks Tomasiego, Superman and Robin Special. Damian przed Johnem nie musi nosić swojej maski, pozera i buca. W przeciwieństwie do ojców chyba nigdy nie będą mieli otwartego konfliktu, bo nie mieliby do tego serca. Nie, ale widziałem, że jest i na pewno go przeczytam. Ja też przeczytam, ale ten Damian nigdy przy Johnie nie nosi tej maski buca. Ostatnio w serii tej super... Jak się poznali, serii... to najwyżej im nosi. Ale w tej serii Johna przecież ostatnio też a to było super spoko, było, jak oni spotkają, mówił, cause I'm your only friend who's not related with you. Tak. Więc to jest bardzo fajnie prowadzona relacja. No. Muszę też przeczytać tego one-shota. Zulukonda 667. Jaki jest wasz ulubiony film? Moim jest Król Skorpion 3. No moim jest Król Skorpion 4 na przykład. Ulubiony film, ale tak już nawet tak po prostu. Dzisiaj padało, ewentualnie, nie wiem, Aquaman. Tak po prostu. W tej samej rodzinie. Tak, jest. Ogólnie tak, ulubiony film, to moim Dead Race 3. Co u ciebie twoim? Ulubionym filmem jest Dead Race 3. Okej. Okay. Bo Reni zrobił, geniusz. Ja nie odpowiem na to pytanie. Nie mam ulubionego albo Lekarstwo na życie. No. Okej, okay, no w każdym razie ja mogę, jeśli mogę, to polecę Króla Skorpiona 3, jeśli macie jakieś okazję obejrzeć. Nie trzeba znać poprzednich, bo te filmy. Jakby te filmy są powiązane oczywiście, ale nie tak. Ale trójkę i czwórkę warto razem w sumie. Tak, bo to. Tak, to są najlepsze części, no. Tak. Mamy piękny materiał o tym, polecamy. Tak. Scatman pisze. If part of your solution is it ending the pollution, then I don't want to hear your story told. I'm calling out for Scatman's word. A tego ci będzie brakować. Będzie ci brakować tekstów Scatmana. Zawsze jak sobie odpalę Catmana. Scatmana. Catman to byłby taki... Catman to kolega reżysera Ridleya Kota, nie? Ale wracając do tego, zawsze jak puszczę sobie teraz Scatmana, to będę pamiętał o tym, że Scatman do nas pisał z zaświatów i przekazywał swoją wiedzę tutaj. Ej, tylko coś powiem, bo teraz jechałem tramwajem z Jankiem wczoraj po Warszawie i miałem takie olśnienie, że Tomasz Kot to jest Tom Cat, to jest Kot Tip Top, nie? Po angielsku. No, ale on był top. Nie, on był Tom Cat. Tom Cat, nie? Tom Cat, okay. Tak. U nas był Top Cat, u nas był jako Top Cat, ale on w oryginale był Tom Cat, nie? Okay. Ale kto, co? Nie. Kot, Szat pamiętasz ten kreskówkę o kotach Tom na Cat, nie? To miał swój gang. Nie, czy Top Cat? Top Cat był, nie? Top Cat. No a ja kurczę, to nie było dobre przemyślenie. Popsułem sobie przemyśleniem. Ale jak chcesz, żeby główną rolę grał Tomasz Kot, to spoko. Myślę, mógłby że dobrze zagrać. Się odnalazł w tej roli. To zdecydowanie Kot był taki wysoki, taki ten. Tak, Tomasz Kot. Ale to jest super tłumaczenie, nie? Ten Top Cat i Kot Tip Top. Nie, obowiązującym tłumaczeniem jest to Lekcacek. To Lekcacek jest oficjalny. Ja pamiętam go zawsze jako Kot Tip Top, no ale... To Lek, ten bohater, nasz cacek. Tak, nie ma już żadnego kuleczki, jest Benek. Nie, Beny kuleczka tylko. Beny Kuleczka, brzmi jak taki gangster właśnie, nie? No, Beny Kuleczka. To on był odpowiednikiem Buły z Graczyków, nie? Tak. Ten taki był mały, okrągły kot, nie? Tak. Ten taki, okej. Okay. Właśnie, przecież ten, Tom i Jerry to jest Tom Cat, nie? Tam jest Tomasz Kot. Tam jest Tomasz Kot. On jest Tomasz. Tomasz Kot powinien zagrać w Tom i Jerry, w aktorskiej wersji. Dobrze, 21.37 jest pytanie do Marty od Lindy Balisty. Która zbroja Wegety jest lepsza? Ta z shoulder padami czy bez? A może to niebieskie wdzianko, które nosi w sadze Bu?
bo chyba wszyscy się zgodzą, że jego outfit i design w GT był słaby, taki mocno intisowy i ten wąs w tle. Wąs najgorszy. Najlepszy design z wąsem w GT. Weź może chyba pokaż szybko, bo ja nie pamiętam tych zbroi, tak, które... Najlepsza bez naramienników, sama zbroja mała. Tak. Tak, bo ten czysta zbroja. Nie, bo ten wygląda jak onesie, jak jakaś piżama, ten niebieski sam. Ja nie lubię tego z szelkami. Kurde, ja lubię shoulder pady. I to masz niebieskie wzianko z Sogi. Ja lubię te shoulder pady. No. Znaczy... Okropne są te shoulder pady. Właśnie, kurde, ja tak lubię takie absurdalne shoulder pady. Chociaż nie, bo przez jakiś czas on miał takie jakby szelki, a potem w super zmienili to, wrócili do tego typu full zbroja, nie? Nie szelki, no. Tylko tu żółty jest pasek, który jest jak szelki, ale to już jest full zbroja. To wolę full zbroję bez shoulder padów. No to nie, to ja najbardziej no to... z tymi małymi szelkami. Ja... Full zbroja, ale bez shoulder padów. Okej. Okay. Okej, okay, Dan Vivio, pytanie do Łukasza. Czy nie będzie ci brakowało tych wszystkich głupich pytań? Jak na przykład o film z Shyamalanem, Rurkiem, Willisem i Madsenem. Mi na pewno będzie brakowało możliwości zadania ich tobie na tym kanale. Pozdrawiam i powodzenia. No trochę będzie, ale myślę, że już wszystkie te naprawdę głupie zostały zadane, więc myślę, że już na wszystko odpowiedziałem. Na co, ile osób teraz usłyszało challenge accepted? No, źle dostaniemy łągów następnym. Właśnie ja o tym pomyślałem, że następny nasz live to będzie... Challenge accepted. Znaczy, jedna sprawa, że też na jakimś etapie nas trochę zmęczyło te pytania, nie? Był taki moment, kiedy po tych długim odpowiadaniu na Q&A jednak potrzebowaliśmy trochę odpoczynku i wiecie, trochę formuła się trochę nas zmęczyła, jak wszystko znowu, więc no. Znaczy, powiem tak, jakby jestem ta pewna gałąź pytań, na które właśnie, nie wiem, mnie się na przykład zawsze bardzo fajnie odpowiadało, tylko właśnie z kolei mam wrażenie, że ona w jakimś momencie się tak trochę skończyła. I właśnie Q&A stało się takie, więc no nie wiem, może jak znajdziemy formułę na taki, nie wiem, jakiś podcast o niczym, o absurdalnych, dziwnych rzeczach, to może coś kiedyś, no zobaczymy. Na razie pieśń przyszłości dalekiej. No jakby cały czas nasza działalność w internecie, czy to solowa, czy grupowa, polega na ciągłej jakiejś tam ewolucji, nowych projektach, nowych pomysłach, które pojawiają się, umierają i tak dalej, więc to jakby pewnie jeszcze będzie miejsce albo na coś jak podobnego, albo coś, życia. No, albo coś może równie ciekawego. Kirei Kotomin, a dzięki za godziny świetnych materiałów. Aha, bo wcześniej, wcześniej jest pytanko, tak, celowo ja pominam, bo ono będzie na koniec. Tak, ale no to też taki foreshadowing, że będzie jeszcze pytanko. Dobra, trzy pytanka jeszcze. Sebastianos. One też są dwa jakby. Dobra, jasne. Nie, to jeszcze więcej jest, dobra. Joe Przesada. Łukasz, dzięki za wszystko, jakby tworzenie filmów na twój kanał dało ci wiele radości. Będziesz czasem coś mówił o komiksach? Jeśli zorganizujesz kiedyś live'a na swoim kanale, to chętnie wpadnę. O, super, to będzie jedna osoba teraz. Jeszcze raz dzięki za wszystko. Czy będę coś mówił o komiksach? No i przeczytam ich parę i będę miał ochotę do nich mówić, to tak. No mnie na jakimś etapie też właśnie trochę zmęczyło mówienie o komiksach i dlatego sobie zrobiłem dłuższą przerwę. Ale od dawna jest sporo takich komiksów, które chciałbym nadrobić, część tak powolutku nadrabiam. W ogóle ostatnio mi wzięło na czytanie Uzumaki, bo nigdy nie czytałem. I wciągnąłem się i przeczytałem całe i dowiedziałem się też, że jest ekranizacja taka niskobudżetowa, japońska i myślę, że na jakiejś etapie ją obejrzymy, bo wygląda dziwnie. Ja bardzo nie chcę, ale... No więc Łukasz po tym... Łukasz zaczął czytać mangi, jak skończył. To musisz więcej Junchego i to przeczytać, bo jest fantastyczne. Właśnie nie wiem, co się z tobą dzieje. Gdzie ty skończysz? No, ja lubię body horror. Potem będziesz oglądać ten głupi serial Radka. Totalnie będzie. Będziesz. Ja ci jeszcze... Będziemy jeszcze nagrywać... Będziemy podcast u mnie nagrywać o którymś sezonie. No już od dawna mówiłem, że ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Ale ty dużo rzeczy mówisz, a po prostu gorzej, jak wcielisz to w czyn. No, Ale totalnie mogę ci kilka mang polecić takich dobrych. Reminę musisz przeczytać Junchego Ito, jest fantastyczna. Oj, ja w tym momencie chciałbym tylko zacytować wielkiego filozofa Adama Antolskiego i jego wielką przełomową wypowiedź z roku 2021 jeszcze. Adam Antolski, Jojo to gówno, dziękuję. A gówno, niech spada. Tu się nie pojawi na pewno w napisach. Nie. Ja wam polecę, ja mam, wiesz, zawsze przy sobie mam do polecenia kilka mang. Zawsze mam w rękach, nie? Jak trzeba, to na przykład Polak Ścięty Głów jest świetny. Więc widzisz, może odzywaj się. Dobrze, będę wiedział, gdzie uderzyć.
I jeszcze jedno pytanie od Sebastianosa. O, dobra. Dzięki Oskarowi wkręciłem się w czytanie komiksów o Batrodzinie. I to świetny czas, żeby zostać jej fanem. Mm-hmm. Nightwing, Robin, Robin, Socileia, Bad Girls. Czy Catwoman to też Batrodzina? Bo od ostatniego numeru scenarzystką jest Tini Howard, która pisała super rzeczy z Power Rangers. Czy kto? To też rodzina? Czy Catwoman też może zaliczyć do Batrodziny? Tak, pewnie, od dawna. To jest oczywiste, ale jeszcze Task Force Z polecam. Tam jest Jason. Jason tam bardzo fajny. W ogóle Nightwing miał ostatnio najlepszy numer, jaki czytałem od dawna, komiksowy, pojedynczy, który nie zdziwię się, jak Eisnera dostanie w tym roku, bo jest na poziomie... Na jednym kadrze. Tak, tak, to jest poziom numeru z Pizza Dogiem z Hawkeye'a, który zdobył wszystkie nagrody, jakie można było i totalnie będzie tak samo, bo to jest fantastyczny pomysł. To jest pogoń z Nightwinga za porwanym psem, rozrysowana na... Wszystko takich, jest jakby na jednym kadrze, tak, tylko widzisz w panoramicznych kadrach, nie? Że on tak, tam zapieprza przez coś, gdzieś zmienia perspektywa i to jest tak dynamiczne, tak niesamowite, tak świeże. Super. Czy czytaliście Wayne Family Adventures? Jest za darmo na Webtoon. Cukierkowa opowieść o Batrodzinie, gdzie Bruce stara się być dobrym ojcem, jest rozpaczony, że spóźnił się na występ Cassandry w teatrze i tak dalej. Dlaczołem i to jest bardzo urocze i wiem, że miał być nawet jakiś serial aktorski na bazie tego, jakiś taki zabawny zrobiony. To jest, że Duke Thomas przyjeżdża i się wprowadza do willi i tam pokazują im ten obraz, w ogóle wisi obraz na środku willi ze wszystkimi członkami Batrodziny, myślisz, okej, to może trochę dziwne, ale on mówi, że okej, ale o co tu chodzi, i tam Damian go oprowadza. W ogóle ktoś wpadł na to, że od jakiegoś czasu Talia al Ghul miała znacznie ciemniejszą karnację w komiksach w bardzo wielu wersjach. I tam też zainkorporowali to dalej i Damian ma znacznie ciemniejszą karnację. Wiem, że wiele osób to wybiło, ale to ma sens w sumie. No dobra, to w takim razie lecimy dalej. Oldman, Gary Oldman. Pierwszy materiał Łukasza, którym trafiłem, to film Fantastyczna Czwórka z Siem. Potem Comics Weekly, podsłuchane, no i napisy. I chociaż nie jestem prawdziwym Garym Oldmanem, no nie, to zawsze będę ci wdzięczny za poszerzanie horyzontów filmowych i popkulturowych. Dziękuję bardzo, jest mi bardzo miło w takim razie i mam nadzieję, że w związku z tym nie zrezygnuję z oglądania napisów, a także moich tutaj działań solo. Staram się dalej rozszerzać horyzonty filmowe i popkulturowe tutaj zgodnie z możliwościami. Infinity Bogdan. Cześć, jestem troszkę wzruszony i wstrząśnięty, ale nie zmieszany. Dzięki, Łukasz. Jakbyś potrzebował naprawić most albo traktor, to dawaj znać. Powodzenia na przyszłość, wszystkiego dobrego, życzę Bogdan z rodziną. O kurczę, Infinity Bogdan to był autor chyba najbardziej wholesome, pamiętam, pytań w Q&A o właśnie budowaniu mostów i dosłownie ich przenośni, więc jest mi też szczególnie miło. Nie wiem, czy będę kiedykolwiek potrzebował naprawić most albo traktor, ale kto wie, różne rzeczy się zdarzają w życiu, nie? Dobra, też na chwilę moment odświeżą. Dobra, i teraz ostatnie pytanie. I to jest pytanie już do was, dlatego co zostawiłem na koniec. Tylko je tutaj odnajdę. O, jest. Kirei Kotomin. Jakie Oskar i Radek mają plany na dalszy kierunek kanału? Zostają stare formaty odcinków, czy zaczniecie coś nowego? Zamierzacie zapraszać gości albo dobrać kogoś jeszcze do składu? Jak często będą nowe odcinki? To tak, celowo o tym nie mówiliśmy i dzisiaj o tym, że dużo nie powiemy, dlatego że nie chcemy mówić, że o, Łukasz odchodzi, czas na super ekscytujący. Teraz je! Nasze plany, nie? Łukasz, słuchaj. Takie rzeczy będą. Więc... No. Wiesz, troszkę zblokowałeś, nie? Więc z tym poczekamy. Ale jedną rzecz, którą mogę powiedzieć. Nie będzie tak samo, bo to nie ma sensu, żeby było tak samo. To głupie. Rady będziemy udawać, nie wiem, będę sadzał tak, w kadrze, nie wiem, coś, podpiszę to jakąś maskotkę, podpiszę ją Łukasz Stelmach i będę, Łukasz, to co sądzisz o box office? To bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Umówmy się na trzecią osobę, to jeśli chodzi o, wiesz, o nasze relacje i to, żeby, wiesz, stale było tak z trzecią osobą, no to w tej chwili na pewno nikogo nie dobierzemy, bo to by było, wiesz, tak, bez sensu. Na nie? Tą ale... chwilę nie planujemy, wiecie, nie wiemy, co będzie za rok czy coś, na tą chwilę nie planujemy trzeciej osoby, ale nie będzie po staremu, bo to nie ma sensu, żeby po staremu. Tak jak Łukasz powiedział, zmiany są dobre i potrzebne i jeśli coś się zmienia, no to nie udawajmy, że się nie zmienia, więc oczywiście, że zmienimy, ale nie będę w tej chwili mówił, bo to nie ma sensu. Nagramy z Rokiem oddzielny odcinek, gdzie sobie powiemy, jakie mamy plany na kanał i tak dalej, ale to
to nie teraz. No. Tak, 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 tak. Bo jest, są plany, wydaje mi się, że bardzo ciekawe. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, nie? I tak. I tak, trzecim członkiem w ogóle zespołu będzie Logitech. Nie, to będzie oficjalny, permanentny sponsor kanału. To ja powinniście to ogłosić w ogóle teraz właśnie na streamie. To tak, poczekajmy może, aż Marta wróci, żeby się pożegnać, by tak głupio. Siemanara. Siemanara, no ty zaraz tak będziesz na Bobie. Nie no, to tak, ja, o Jezu, czekam na to omówienie, bo to ale to jest zrobione. Czekaj, na którym teraz jesteście odcinku? Na piątym. To ja, to i kiedy, a dobra, to się dogadamy. bo ja piąty zobaczę już na stałe. Obejrzymy razem ten nowy, ale no. Tak. To powinien być na piątym. Na pewno będę na finale jak coś. A z takich rzeczy, mam dużo zastrzeżeń. Które możemy zapowiedzieć, które przejdą ze starych rzeczy, no to na pewno dalej chcemy omawiać niektóre seriale, więc. Pewnie będziemy też. Obaj chcemy omówić to teaser. Nie powiem co, jak, gdzie i kiedy, ale chcemy tą Vox Machinę omówić. Tak. To, które wyszły 3 odcinki. Peacemakera skończymy. Podobnie przez to, że weekend był zajęty, nie omówiliśmy tego odcinka, więc te dwa omówimy razem. Ja mogę powiedzieć, że ostatni odcinek Peacemakera. Pod wieloma względami był moim ulubionym i to jest coś takiego, którym pokazał, że ten serial jest z tak dużo większym serduchem robionym niż tu scena, jak jadą... nie, inaczej, scena, jak dostają zdjęcie. O, jak wszyscy dostają zdjęcie. To jest chyba moja ulubiona scena ever. Więc Peacemaker na pewno będziemy dalej omawiać, także to zostaje. Tak, pewnie będziemy częściej omawiać jakieś rzeczy nowe, nie? Bo tak to zawsze próbowaliśmy się w trójkę zgrać, żeby wszyscy obejrzeli, nie? I to jednak było ciężko do zrobienia. My seriale to oglądamy dalej, więc pod tym względem te rzeczy będą się pojawiać. Na razie nic nie obiecuję, poza tym, że Peacemaker, Łukaszem na pewno skończymy Bobę i Vox Machina chcemy omówić. Na razie więcej nie obiecuję, ale ogólnie tak mamy w planach. Natomiast jeśli chodzi o konkretne plany na formy, to dzisiaj tego nie ogłosimy. Tak, o komiksach też chcemy pogadać, to o tym mówił już Radek jakiś czas temu. O, okej, jest Marta, więc będziemy mogli się oficjalnie pożegnać, bo no skończyliśmy... Czy dopiąłam jakieś pytania do mnie? Nie. Okej, okay. Dobrze. Teraz jak Łukasz odchodzi, to możecie w końcu skończyć z radykalną działalnością na rzecz LGBT, poprawność polityczną i popromować katolicyzm jako tradycyjną polskość. Dokładnie. No to... Taki jest plan, no. To... Tylko ja powstrzymywałem. Był powód, tak. Ale to nie dzisiaj, okej? Okay? Bo powiedziałem, że mamy duże ogłoszenia, tylko nie możemy ich zrobić dzisiaj. Ktoś tutaj powoli nas rozgryza, ale to może... Może ta organizacja nas przyjmie, gdzie jest duże branie. Ja generalnie mam taki wielki stand z orłem białym, który chcę postawić ze swoimi plecami, żeby tam zasłonił to i będę tutaj puszczał hymn w tle, jak będziemy nagrywać. Tak, ja w końcu mogę te tatuaże pokazać, wiesz, z orłem. Mogę w końcu bez koszulki nagrywać, nie? Nareszcie, bo Łukasz zawsze tak patrzył z ukosa i zawsze coś ubierałem, a teraz mamy taki plan, żeby na końcu każdego odcinka z Radkiem palić tęczową flagę, ale to później. Palić kukłę Łukasza będzie na każdym. Okniętą tęczową flagę. Do tego co Radek mówił, no to u nas pożegnania są liberalnie kulturalne i przyjazne i wiecie... z kulturą, nie tak jak w różnych organizacjach. Pożegnanie z kulturą. Nie tak jak w różnych organizacjach katolickich, nie, gdzie wiadomo, jak jest... U nas się... U nas jak ktoś się rozstaje, to wiadomo. No, dobrych... Nie ma żadnych... Tak, u nas rozwód jest polubownie, nie tak, że trzeba. Ale się nie zakazujemy nikomu rozwodu. NFT! Ej, Radek, zróbmy NFT z Łukaszami. Ja już mam przygotowane. Ale zróbmy takie, wiesz, jak było kiedyś różne wersje Łukasza. Pamiętasz? Pieniężymy go jeszcze. Na rybach i tak dalej. Zastrzegamy to jako część napisów końcowych i wrzucimy to jako NFT. Kto chce kupić NFT u Łukasz Stilmach na przykład? Będzie Olszański wpadał na ten, pogadać o filmach. Dobra, słuchajcie, to myślę, że na tym będziemy kończyć ten cholernie długi stream. Ponoć pobiliśmy omówienie Endgame, więc... No to dobrze, jak kończyć, to z przytupem, tak? Tak, tak. No więc myślę, że tutaj w dobrym stylu. No więc słuchajcie, nie będziemy się żegnać, bo się będziemy widzieć i tak wszyscy. Znaczy nie mówię tutaj już nawet o Radku Jaskarze, no bo się będziemy się wydywać w różnych miejscach. Czy to u nas, czy to u mnie, czy to na napisach, czy jeszcze pewnie w innych różnych miejscach sieci, bo... No,
Taka, taka prawda, nie? W sumie jakby dalej... To bardziej, że społeczność... No mnie nie patrz, gdzie ktoś ma mnie widywać? No nie wiem, nie, będzie się na przykład gdzieś pojawiać na jakimś, nie wiem, może na jakimś podcaście czy coś. No ja nie wiem, zobaczymy. No, natomiast, no, właśnie, społeczność zostaje poniekąd taka sama, nie? Biorąc pod uwagę, że jakby grupa napisowa ciągle pozostaje także i moją grupą. I jakby wciąż, myślę, że grono odbiorców jest wspólne, więc to nie jest pożegnanie, to jest tylko do zobaczenia. Tak. No nie wiem, ja widziałam tych ludzi piszących, no nareszcie, z radością, że Łukasz odchodzi z napisów, no. I w końcu będzie dało się słuchać. Więc... Ale żegnacie się z Łukaszem, żegnacie się z kulturą. Było drugie tyle ludzi, którzy uznawali, że o, wreszcie się pozbywa balastu Oskara i Radka, więc... Ale właśnie, grupa na cały fanpage, to mam wrażenie, że to jest właśnie takie dziecko, które właśnie już dorosło, my tam je jakoś tam, najpierw Łukasz je zaczął, potem my gdzieś tam mieliśmy razem w tym udział, ale w końcu to dziecko samo gdzieś tam dorosło i dzisiaj sobie żyje swoim życiem, więc no a my tam dzwonimy i pytamy, co u niego, więc... No, ja wychodzę z założenia, że najlepiej jak dziecko ma trzech ojców i matkę. Więc... No. To tak, żegnamy Łukasza Stelmacha pierwszego, od jutra Łukasz Stelmach dwa będzie się udzielał. Tak. No, także słuchajcie, do zobaczenia. I zresztą no, na napisach jeszcze się zobaczymy przy okazji Boby, a poza tym przy okazji Boby. Przy okazji Boby. No, a przy okazji oczywiście, no co, zapraszam też do siebie na kanał i... Ja bym chciała powiedzieć, że wszyscy powinni czekać na materiał, to będzie najbliższy, tak? Na kanale Łukasz Stelmach. Tak. Mam nadzieję, że to będzie najbliższy, bo jak wrzucisz jakiś po drodze, to wyjdzie. Nie, będzie najbliższy. No więc najbliższy materiał na kanale Łukasz Stelmach będzie... że tak powiem, pod moim patronatem, więc tak. Polecam już teraz, bo to powinien być najlepszy materiał na tym kanale. No, zobaczymy. No, dobra, no. Słuchajcie. Także to my teraz, my musimy Oskar wrzucić moją pierwszą grę w League of Legends w końcu. Nagramy to. To będzie najgorsze. Nie zapowiadam tego, to był żart. Nie robimy tego. Czy w związku z tym, że zmniejszy się jakby grono osób w napisach, to będzie to oznaczało, że od czasu do czasu Radek będzie zaczynał odcinki i kończył? Może ktoś inny jeszcze będzie zaczynał, może sobie jeszcze wezmę kogoś. Nie, wynajmiemy hosta, który będzie tylko się witał za nas i oddawał nam głos i tyle. No, kogoś z takim głosem radiowym, nie, tak. Na przykład. Witajcie, witaj do pisach końcowych. Witajcie, tutaj, pisach końcowych. Ciekawy odcinek, oddaję głos Radkowi. I jedziemy witajcie, dalej, ja pisach końcowych. Możecie wrzucać uniwersalne powitania Łukasza w sumie dalej, nie? No. Wrzucimy, żeby to zrobić, wrzucimy ten, syntezator głosu Iwona. Witajcie, no, na pisach końcowych. Witajcie, na pisach końcowych. Tu Radek, hej, to ja, Radek. No dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za te wszystkie tipy, superchaty i tutaj dyskusje z nami na czacie. Dziękujemy bardzo za tutaj wytrzymanie z nami tych 3 godzin. Do zobaczenia. 3 lat. I miłego wieczoru wszystkim. Wszystkim pozdrowienia. Trzymajcie się. Pa.